Według naukowców z Uniwersytetu Wisconsin w Colorado człowiek jest w stanie przeżyć 6 dni na pustyni tylko o chlebie i meczach ekstraklasy z minionego tygodnia. Tak sycące były te mecze ekstraklasy. Karaluch przeżyłby rok. Witam Państwa serdecznie, witam Ciebie Julku, witam Ciebie Mietku. Co o tym sądzicie? Czy ekstraklasa nie rozpieszcza nas za bardzo? Bo to trochę było tak, jakby była komunia i rodzice zostawili Ci pieniądze. Czy z tego, co powiedziałeś, witam wszystkich widzów bardzo serdecznie, to trochę brzmi jakby ekstraklasa była wodą. Bo powiedziałeś, ale taką wiesz, że ta woda jest taka, że woda życia. To jest taka woda, w której pierwsze organizmy się formują. No tak, tak. Chodzi mi tylko o samą konstrukcję zdania, że o chlebie i ekstraklasie, czyli że ekstraklasa nie jest jedzeniem, tylko jest wodą. Tylko nie pustyni w sumie. Woda zawsze. To jest woda, w której pływała Otylia Jędrzejczak. To jest tak wspaniała woda. To jest lepsza woda. To jest taka woda, że jesteś na pustyni, masz chleb i wodę i pijesz tą wodę, a okazuje się, że to jest twoja ulubiona mineralna woda gazowana, a jak lubisz smakową, to nawet jest smakowa. I to jest jeszcze tak, że jak sobie chcesz, żeby była truskawkowa, to ona jest truskawkowa, ale jak lubisz jagodową, to ona za chwilkę również jest jagodowa. To jest taka woda ekstraklasowa. Ta kolejka to było coś absolutnie wspaniałego. Poza wyczynem jednego klubu, do czego oczywiście przejdziemy. Ale no, patrzyło się na to, jak na najlepsze filmy akcji z lat 80., jak byliśmy jeszcze w latach 90. Mnie urzekło, jak w meczu Stali Mielec-Korona Kielce w 75. minucie wszedł po prostu Sylwester Stallone na boisko. Bo uznał, że to jest widowisko godne jego reputacji, jego rangi i on został wpuszczony przez Kuzera na boisku. Bardzo to szanuję. Brakło mi trochę Jacka Nicholsona gdzieś na boiskach w minionym tygodniu, ale no, było w porządku. No ale był Jean-Claude Van Damme w Pogoni Szczecin, także tak. Myślę, że to też był ten. A swoją drogą, jaki był wasz taki ulubiony biok z lat 80., w sensie filmów akcji? Czy byliście bardziej Team Van Damme, Team Stallone? Czy może Terminatory ze Schwarzeneggerem? Ja nie lubiłem w ogóle takich filmów, ja lubiłem Leslie Nielsena. A on też był w sumie biokiem, nie? Bo on spuszczał ludziom łomot, tylko że z humorkiem. No tak, on to nawet strzelał, wszystko robił. Ratował samoloty. On był bardzo uniwersalny. Dla mnie Sylvester Stallone, klasyka. Ja chyba też był Team Stallone, jednak Stallone to był taki, kurczę, sobie tego Rambo obejrzało, no to co, jakby miałeś wtedy autorytety. Możemy przejść do takiej starczej dyskusji. Kiedyś to był autorytet. Jackie Chan był w sumie spoko też. Kto? Teraz myślę, Jackie Chan, bo on też był taki trochę śmieszny przynajmniej. No tak. Jackie Chan nie robił w ogóle, nie miał tych dublerów na te wszystkie sceny akcji. On nie był jakimś uczniem Bruce'a Lee, czy coś w tym stylu? Możliwe. Tam na przykład był przejazd hulajnogą 100 metrów i on sam to robił. Nie brał dublera. Niebezpieczna rzecz jest jazda hulajnogą. Ale elektryczną? Czy no. Były już wtedy? Tak. W Stanach Zjednoczonych było już wszystko. W Chinach mieli już wtedy w ogóle rzeczy, których my jeszcze w Europie nie mamy, za 20 lat nie będziemy mieli. To jest wszystko made in China, więc tam już mieli internet nawet w 76. No ciekaw jestem ten... Czy była wirtualna Polska w Chinach w 76? Kuchtacz pisze, Team Dolph Lundgren, Labard, jak dobrze, że Ekstraklasa stała się już logiczną ligą, najwyżej na pewnie kilka dni. I Lugbank, wody smakowe to jest G, można na nią łapać karasie jak najbardziej. Dobrze, troszeczkę nie wiem jak wy, ale byłem zaskoczony tym, że... Lech Poznań tuż po tym, jak przewiózł sobie 4-1 Raków, został sam przewieziony 5-0, ale może to jest najlepszy dowód, że może jednak nie ma co żałować, że Lech nie gra w pucharach, bo widać, że gra co 3 dni, no to jeśli chodzi o grę co 3 dni, to jest Jaroszem. Ewidentnie. Tak, no myślę, że zacząłeś od zdania, które nie jest jakieś specjalnie kontrowersyjne, że byłeś tym faktem zaskoczony. Tak. Ja byłem zaskoczony, jak Pogoni prawie wszystko w tym meczu wpadało, bo oni potem na końcu meczu się okazało, że nawet nie mieli jakiegoś takiego turbo wysokiego XG, chyba 1,50 czy coś takiego i 5-0 wygrali. No ale masz rację, jak widać Lech nie potrafi się zaprzyjaźnić z ideą grania, co
3 dni. Nie wiem, czy kiedykolwiek to zrobi. Wiecie, że w ogóle Pogoń miała 40% posiadania piłki w tym meczu? Teraz widzę. Posiadanie piłki jest przereklamowane. Pewnego dnia tak samo przestaniemy przeceniać wyrzuty z autu. Bo teraz wszyscy, o, mieliśmy więcej wyrzutów z autu, byliśmy lepsi, a pewnego dnia to się skończy. Tak jak z posiadaniem piłki. Z autu też miał więcej Lech, 30 do 16. Kurde, no ja i jeszcze dyskusja o przewadze Lecha, bo miał więcej wyrzutów z autu. 6 spalonych tak. Miał Lech, jeden spalony Pogoni. No, generalnie Lech miał dużo rzeczy więcej. Miał też więcej straconych bramek. A może po prostu miał więcej straconych graficiarzy, ale do tego pewnie przejdzie. Może Lech, jak piłka jest w bramce danej drużyny, to się liczy jako posiadanie piłki, no bo jest w twojej bramce. Więc może dlatego sobie masz takie wysokie. To dobre 10% tego meczu to piłka w bramce Lecha, to jak najbardziej. No i słuchajcie, podań też Lech wymienił więcej, także właściwie możemy porozmawiać o wspaniałym meczu Lecha i farcie Pogoni, bo wiadomo, że 5 bramek, no to tak Sim Swendem się strzela, to jest takie przypadkowe zwycięstwo Pogoni, tutaj Lech był lepiej taktycznie poukładany, jeżeli chodzi o obronę, no to Lech, monolit, Pogoń, wszystko na farcie, no w napadzie no to też już trzeba podkreślić, że Lech super, ta bramka Iszaka z tego spalonego 3-metrowego, no masterclass, a wszystko to Pogoń strzeliła, to właściwie to żadnej tam akcji nie było. To samo wpadało po prostu. Więcej wyrzutów z autu, więcej posiadania piłki, więcej podań. Zawodników z Poznania w drużynie, więc naprawdę dużo takich, myślę, że nie rozumiem tej krytyki pod adresem Lecha Poznań po meczu Pogoni Szczecin, jest mnóstwo takich rzeczy, na których można się skupić i powiedzieć, hej, to naprawdę funkcjonuje. Nie wiem, czy widzieliście, jak bardzo sprawnie Mrozek wyjmuje piłkę z bramki. On naprawdę, widać było ten rozwój w trakcie meczu. Przy pierwszej piłce wyjmowanej z siatki, jeszcze niepewny, trochę maślane ruchy, przy piątej już doświadczenie. Doświadczenie. Z Wadora jeszcze musiał się siatki łapać tak naprawdę, bo nie wiem, jak była bramka na 2-0, to się tak złapał siatki wstając, a później już faktycznie szło mu to coraz lepiej. Ale jest jeszcze jedna statystyka. Dangerous attacks 84-50 dla Lecha. Przepraszam, czy dangerous attack polega na tym, że masz piłkę w posiadaniu 40 metrów przed bramką i to jest attack Lech Poznań? Bo ta statystyka na FreshScore jest jakaś strasznie dziwna, bo jest dangerous attack, jest więcej niż zwykłych ataków. Boże, no FreshScore to jest jednak fachowy portal, jeżeli chodzi o polską piłkę nożną. Ja chciałbym naprawdę wiedzieć, co FreshScore sobie wpisuje jako dangerous attack. Wyrzut z autu w środku pola. Wpiszmy dangerous attack. Widziałem kiedyś bramkę w Tsubasie, która była strzelona z takiego miejsca. Dangerous attack. Bardzo optymistyczny FreshScore. Dlaczego nie? We FreshScore są zatrudnieni do polskiej ligi głównie stażyści i to na bezpłatnym stażu. I tam mówią, trzeba wpisać takie statystyki, dangerous attack z meczu Pogoń Szczecin Lech Poznań. I tam wpisz na oko, no i oni wpisują. Ja się obawiam, że to w ogóle robi sztuczna inteligencja, ale nie ta z ChatGPT, tylko ta, która odpowiedziała za ruchy komputera w Heroes of Might and Magic 3, czyli nie wezmę tej kopalni, bo mam już je. To tak, tam okazuje, że to nie moja myszka, bo ktoś mi pisze, że klikam głośno. Ja klikałem, przepraszam. Pierwszy do oskarżenia ja, dlaczego nie? Ale to by wychodziło na to, że tych dangerous attack musiał być tak mniej więcej jeden na minutę. Ja nie wiem, o co trzeba napisać do FreshScore'a zapytanie, o co im chodzi. No, ewidentnie po prostu moja teza jest prawdziwa. Stażysta, wpisz cokolwiek na pałę, zmieść się w przedziale od 50 do 700 i będzie dobrze. No ja bym tak robił rzeczywiście. Gdybym to po prostu przychodzisz po 90 minucie, wpisujesz cokolwiek, kto to sprawdzi? Kto sprawdzi, czy były tyle dangerous attack? To jest niemożliwe. Natomiast dla mnie najważniejszy wniosek z tego meczu jest taki, że krytyka Lecha jest nieuprawniona. Wspaniały mecz. Jedno z ładniejszych 0-5, jaki widziałem. Tak, nawet świetny mecz Sołzy też. Wszyscy zagrali wybitnie tak naprawdę. Patrzę na oceny na FreshScore. Naprawdę nie są one najgorsze. Jedynie 4 zawodników ma notę poniżej 6, tak więc nie był jakiś tragiczny występ. Słuchajcie, chciałem wam przeczytać skład,
Kiedy ostatnio Lech przegrał 5-0 mecz w Ekstraklasie? Dawaj, bo ja tego szukałem, a już stwierdziłem, że nie dam rady. Uwaga. Pierwszy strzelec bramki. I ja patrzę po waszych reakcjach. Emmanuel Olisadebe. Emmanuel Olisadebe. To było po 2000 roku. Tak, Emmanuel Olisadebe. Dwie bramki przeciwko Lechowi Poznań. Dwie dorzucił też Tomasz Wieszczycki. Na boisku w Lechu Poznań znany i lubiany Paweł Bocian, Sławomir Suchomski, no i Piotr Kasperski na rozegraniu. Także myślę, że ekipa, gdyby porównać ten obecny Lech Poznań, który ma jeden z największych budżetów w historii poznańskich spółek w ogóle, a drużynę Lecha z panem Suchomskim, no to 1-1, myślę, że... A czy to był ten mistrzowski sezon Polonii? Myślę, że bardzo możliwe. Tak, 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 tak. Znakomity duet, Jerzy Engel tam swoje dorzucał jeszcze uwagi, więc no myślę, że nie dziwią sukcesy Polonii Warszawa. Ale tak, troszkę minęło, od kiedy ostatnio Lech tak się skompromitował wynikiem, bo wiemy, że styl był wspaniały. No ja chciałem tutaj podbić swoją tezę, że zespoły, które otrzymują bramkarza i dowiadują się, że można grać z bramkarzem, który stoi na bramce i jest bramkarzem, tak jak na przykład Pogoń Szczecin, która do tego doszła całkiem niedawno. Zobaczcie, jaki zrobiła przeskok w porównaniu do zespołu Lecha Poznań, który jeszcze tam niby coś kuma, że na bramce może wyjść bramkarz, ale mówi, a to pieniędzy szkoda, to a młodzież teraz nie ma co robić, stoją, wiesz, piją po prostu piwo pod sklepem, papierosy palą. No to chodźcie młodzi, my tutaj wam damy rękawice, bluzę i sobie brońcie, bo doświadczony bramkarz, to jest szkoda pieniążków na to, tam se można za to kupić, tak. Oświetlenie na stadion droższe, ładniejsze, kolorowe, krzesełka pokolorować na różne kolory świata i tak dalej, i tak dalej. Ja chciałem zobaczyć, jaki przeskok mentalny zrobiła Pogoń Szczecin ze zwalnianym niedawno, dodajmy, Gustafssonem, odkąd ma bramkarza, a no Lech Poznań nie może tego przeskoku zrobić, bo Lech Poznań od 13 lat nie ma bramkarza. Znaczy, no tak, no masz rację, że ten bramkarz na pewno to jest, powoduje duży komfort w drużynie, ale no nie możemy też wszystkiego sprowadzać do tego. I dla mnie to jest ogromny szok i jedno z większych odkupień, jakie w Ekstraklasie oglądałem w ostatnimi czasy. To, co się stało z Pogonią Szczecin. Trener, który, no ja byłem już przekonany, że on jest na wylocie, nie? Przecież to tak wyglądało fatalnie, że jeszcze jakieś kłótnie były w zespole, tu kibice wkurzeni na Grosickiego, ja sam zresztą im wtórowałem w tym, za niedługo będę musiał pana Kamila przepraszać, chociaż no z jednej strony wtedy jak go krytykowałem, no to grał beznadziejnie, a teraz znowu wygląda jak gość, który chciałby powalczyć o tytuł najlepszego zawodnika ligi. No to nie może wszystko się do bramkarza sprowadzać, chociaż ma on na pewno spore znaczenie. Ile lat ma ten bramkarz? Muszę zobaczyć. 28. Nieważne. Chciałem to sprawdzić, bo ja grałem w FIFA Stalą Mielec, to ściągnąłem na bramkę starego Rumuna i to mi nie pomogło, ale to ten Rumun nie jest taki stary, więc może... Ja mam roboczą teorię, bo wiemy, jaka jest Pogoń Szczecin. W DNA Pogoni Szczecin jest to, żeby nic nigdy nie wygrać. Kiedyś już roboty i sztuczna inteligencja przejmą świat, Pogoń Szczecin wciąż będzie miała 0 trofeów. I moim zdaniem teraz Pogoń Szczecin wrzuci taki naprawdę wyższy bieg. Będzie grać pięknie. Będzie wygrywać, będzie skuteczna i na koniec sezonu powiem, ach, gdyby nie ten kryzys we wrześniu, to może Pogoń Szczecin by miała jakieś trofeum. Niewiele brakło. Może w przyszłym sezonie, bo tak się mówi o Pogoni Szczecin co rok. No ale chyba Pogoń Szczecin to też jest zespół, który, no powiedzmy sobie szczerze, ma ambicje na europejskie puchary. No jakby... Tam chyba żaden prezes nie powiedział głośno, że hej, to już jest ten ostateczny nasz mistrzowski skład, kiedy wchodzimy po prostu z kopa w Legię, w Raków na Maxa i w Lecha Poznań. Chociaż w Lecha Poznań akurat wjechali z kopa na Maxa z całej pety i to na dodatek szczepionkę, więc to im się udało, no ale wszyscy wiemy, że
takie bezpośrednie mecze są ważne, ale to regularność wygrywa sezony, a nie pojedyncze spotkania. Więc to, no, jak Pogoń byłaby trzecia, to byłby dla nich jakiś stracony sezon? Nie. No, no, ale, no. Jakby mamy nawet roboczą tezę, że trzecia Pogoń Gustafsona to będą stracone szanse, a dokładnie ten sam skład z Kostą Runajiczem to było powiedziane, Boże, jakiś fachura, to jest najlepszy trener świata. Znaczy jest aktualnie w Ekstraklasie, ale że jakby ten Gustafsson jest strasznie deprecjonowany. Nie wiem dlaczego. Śmiktor pisze, że jako fan Spurs Pogoń to jest taki polski Tottenham. Coś w tym jest, coś jeszcze chyba trochę do Tottenhamu, poziomu Tottenhamu im brakuje, bo Tottenham to jednak od wielu, wielu lat chyba jest tym takim klubem, że gdyby nie Tottenham... Proszę mnie nie skalować Tottenhamu, bo Tottenham wygrał Audi Cup. Prestiżowe rozgrywki. A Pogoń nie wygrał Puchar Szczecina, czy coś takiego? Był jak może Puchar Szczecina rozgrywany? Nie wygrywają. Wtedy i tak wygrywa ktoś inny. Aha, Stargard Szczeciński przyjeżdża gościnnie. Palmielec wygrywa Puchar Szczecina, nie Pogoń Szczecin. Nie ma żadnego trofeum. Nawet jak jest Pogoń Szczecin organizuje turniej Pogoni Szczecin, to i tak wygrywa ktoś inny. Tak po prostu. Pogoń Szczecin był 21 wtedy. A powiedzcie, kto wam się najbardziej podobał, jeśli chodzi o Pogoń Szczecin w tym meczu? No też troszeczkę zaciągając na mecz z Legią, przegrany, ale też nie taki najgorszy. I ten 34-letni Gorgot, powiem ci, imponuje, bo ja myślałem, że to jest taki chłop, z którego już nic nie będzie. On już jest w Ekstraklasie, który? Trzeci sezon, czwarty? Ale on miał poważną kontuzję w ogóle. On tam miał, groziło mu, że nawet nie będzie mógł, być może miał problemy z chodzeniem. To, że on ale tak było w drugim sezonie chyba, nie? Jakoś jak to wtedy... A od tego czasu zagrał chyba właśnie jeszcze dwa sezony? Czekaj, ja sobie to sprawdzę. No groziło mu generalnie taki dość szybki koniec kariery. I to, że chłop wrócił do takiego grania... W ogóle jestem wielkim fanem tego, jak on ma ułożoną nogę do uderzeń. Coś fantastycznego. Nie no, bardzo dobrze. To jest dla mnie jedno z większych zaskoczeń w tym sezonie personalnych, bo to jest chłop, po którym się nie spodziewałem, że on tak odpali, nie? A naprawdę świetnie się go ogląda. Tak więc ja bym na tego Gorgona stawiał. No bo jest tak, jakby zrobili transfer po prostu. Słucham? To jest tak, jakby Pogoń zrobiła dobry transfer. Tak, tak, no że wiesz... Poczekali na niego, nie? I on sobie tam spokojnie się leczył i teraz się okazuje, że no, mając 34 lata można się zbijać na wyżyny swojego talentu. Zresztą tak patrzę w historii, no miał parę naprawdę niezłych sezonów, jak w Austrii w jeden, chociażby 19 bramek strzelił w sezonie, więc no ale to było prawie 10 lat temu. Tak więc no fajna historia, fajnie, że pokazuje takim jak my, starszym ludziom, że jeszcze można w życiu coś osiągnąć. Nie akceptuję tej lekcji. Znaczy nie, no, nie takim jak my, bo to pokazuje ludziom pracowitym, ludziom, którzy się starają, ludziom, którzy są jakby konsekwentni w tym, co robią, także nie takim jak my, ale rzeczywiście ludziom w naszym wieku. Ja chciałem powiedzieć, że no, Gorgon oczywiście bardzo, oczywisty jest również Ulvestad, no bo tam narobił po prostu tyle asyst i bramek, że niektóre zespoły będą to zbierały przez pół sezonu. Znaczy on tylko po tym meczu jest liderem klasyfikacji kanadyjskiej w Ekstraklasie. Tak jest, ale ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, na Bichaciana, bo chciałem podkreślić rozwój tego zawodnika pod Gustafsonem. On jak zaczynał jako zawodnik, nie potrafił taktycznie nic. On nie wiedział, o co chodzi. On wiedział jedno. Jak mam piłkę, no to walę z 30 metra, to uderzenie rzeczywiście mam kosmiczne, to mi tam no, ze 4-5 bramek w sezonie zrobił z tego, ale poza tym był surowy. On o piłce nożnej nie miał zielonego pojęcia o taktyce, o podawaniu, o ustawianiu się, o jakichś fazach przejścia i całej reszcie. Jeszcze nie jestem doskonały, ale przeskok Bichaciana, który ma uderzenie, ale zaczyna robić asysty, wie o co chodzi w piłce nożnej, wie jak się ustawić. Naprawdę to był zawodnik, ja się bałem, że to będzie kolejny zawodnik, o, ale super potencjał. Transfer, ten, zrobi 4 bramki i generalnie no, wyrzucą go z tej Pogoni, no bo fajnie, że chłopie, że strzelasz, no ale poza tym to się nie nadaje do gry w piłkę nożną. A tu zaczyna odpalać. I ja się, no myślę, że w Szczecinie bardzo się z tego cieszą, bo z tego zawodnika to jeszcze może naprawdę być sporo pociechy, albo w postaci, nie wiem, jakiegoś transferu, albo w postaci tego, że zrobi naprawdę im tutaj spoko cyfry, bo to jest chłopak, który ma 24 lata, to tu jeszcze potencjał transferowy jest gigantyczny. A w ogóle pełna zgoda z mojej strony, z takiej, że
To był gość, który był jak Mariusz na podwórku, który ma po prostu dobre uderzenie z Kajora. Wiesz, że on umie z Kajora przydzwonić, ale to jest jedyne, co robi. Nawet na podwórku, w każdym klubie B-klasowym był taki. Tak, ale to jest jedyne, co robi. Jak podajesz mu, on nawet rzut z autu próbuje wykonać strzałem z Kajora, bo jest takim gościem. I jak Biczakcian wszedł do ligi, to chyba w pierwszych dwóch meczach strzelił piękne bramki strzałami z dystansu, a później przez pół roku okazywało się, że nic innego nie potrafi zasadniczo. To jest jedyna rzecz, którą umie. Jest takim trochę Sebastianem Janikowskim. I teraz widzimy, że potrafi rozegrać, potrafi ładne podanie, potrafi dobrze wyrzucić z autu piłkę, nie próbuje wykonać autu z Kajora, więc jest duży rozwój tego zawodnika, jak najbardziej. Mieciu, czy ty chciałeś coś o panu Biczakcianie? Tak, też? Nie. Ja chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że historia o Pogoni Szczecin i trenerze Gustafsonie to jest dla nas lekcja, że zawsze może się karta odwrócić dla trenera. Bo pewnie jeszcze będziemy dzisiaj o ewentualnym zwolnieniu trenera rozmawiać w przypadku jednego z klubów. I kto wie, gdyby trener Niedźwiedź został, to może Widzew by w ostatnich meczach więcej punktów zdobył. Tego się już nigdy nie dowiemy. A sami byliśmy chyba po tej stronie, która przy ewentualnym zwolnieniu Gustafsona w pewnym momencie by jakoś nie reklamowała specjalnie. Więc to jest cenna lekcja dla nas wszystkich. O, przepraszam, ja zawsze byłem team Gustafson. Ja jestem pierwszym obrońcą Gustafsona. Ja z Leszkiem toczę pojedynki na temat Gustafsona od zeszłego roku. Także... No ale w tym roku mi się wydawało, że wszyscy już się... No to może, jeśli nie, to przepraszam. Ale słuchajcie, bo wpisałem trofea Pogoni Szczecin w wyszukiwarce. Mhm. Jest tak, 2 razy wicemistrz Polski. To nie jest trofeum. Lata 8701, 1 brązowy medal Mistrzostw Polski. To nie jest trofeum. 1984, 3 razy finał Pucharu Polski, lata 8182-2010, 1 półfinał Pucharu Ligi. Okej, za to jest osobne gigantyczne trofeum, rzeczywiście. Półfinał Pucharu Ligi. 3 razy udział w pierwszej rundzie Pucharu UEFA, sezony 8-4-8-5, 8-7-8-8, 2001-2002 oraz runda w Pucharze Intertoto, rok 2005. Tak więc... A wpisali już Puchar za pokonanie Lecha Poznań 5-0, czy to jeszcze nie zaktualizowali? Bo tam na pewno też jakaś okolicznościowa statuetka zostanie wręczona. Już sobie zamówili na tej stronie puchary.org, tam sobie możesz wybrać. A wiesz, że na tej stronie są kupowane puchary za wygranie pierwszej ligi? Ja nie wiem, czy jest taka strona teraz. To jest, ale jest nie serio. Pucharowo. Możesz sobie kupić taki sam puchar, jak ma zespół za wygranie pierwszej ligi, na pucharowo.pl bodajże. Normalnie sobie grawerujesz, co chcesz i to, co tam się inni muszą jak frajerzy przez sezon normalnie kotłować o to, pieniądze wydawać, trenerów zatrudniać, śmery, bajery, ty normalnie sobie wpisujesz, tak. Sobie wpisujesz tabliczkę, jaką chcesz, wysyłasz do domu i masz, stawiasz. Tak jest, normalnie pierwsza liga kupuje trofea za wygranie ligi na pucharowo, natomiast droga Pogonia Szczecin, no jakby... Doceniamy bardzo to 5-0, natomiast no to, że nie macie tego trofeum, to zawsze jest taki żart obiegowy. No niestety z tym się nie da wygrać w inny sposób niż w końcu coś wygrywając. Przeczytam kilka wypowiedzi z czatu. Artur Walczak wraca do tematu flashscora. Ostatnio Adana Demirspor miał 0 niebezpiecznych ataków przy 15 Besiktasu, a prowadził 2-0. Także teoria o tym, że jest tam ktoś po prostu, kto ma liczone od meczu, ale wpisuje coś na koniec, co chce, jest jak najbardziej spójna. Micheks, piłkarze Lecha po prostu zastosowali się do oświadczenia kawu przed meczem. Zaraz do tego myślę, że przejdziemy. Fan widoku z okna Michała Pola. Puchar w grach wewnętrznych już zajmuje 2 kantorki w Pogoni. Moim zdaniem jednak Pogoń nie ma tego trofeum za gry wewnętrzne, no bo nie masz, no wiemy, że to sam Gustafsson mówi, że to bardzo trudne mecze. I Lukban mówi, że u niego na Kajora mówiło się strzał z Ignaca. Piszcie proszę na czacie, jak się u was mówiło na strzały z Kajora. U mnie jeszcze ze szpica, tak mówili trenerzy i WF-iści, że ze szpica, takie bardziej taktyczne. Słuchajcie, czy chcielibyście jakoś się odnieść do tego, że no dość słynny już w kręgach środowiska piłkarskiego Kawu, który wszędzie potrafił wejść i zostawić swoje graffiti, na graffiti Lecha Poznań, tego koziołka, no został przyłapany na gorącym oczynku i zmuszony do nagrania filmiku, w którym wychwala Pogoń pod niebiosa. No jest to jakieś takie 0-5 przed meczem, czy jednak nie? Z tego, co widzę, tylko u mnie się mówiło, że to strzał z kapy. Było z kapy, ja znam z kapy. Nikt tak nie pisze. Wszyscy piszą, że z Kazika też, z Karola. Tak, ja to zbiorę i przeczytam potem. Moim zdaniem no to jest akurat wydarzenie, którego
które sprawiło, że Pogoń jest najbliżej pucharu chyba jakiegokolwiek. Puchar za złapanie KAWU to zresztą ktoś tak pisał na czacie. To jest myślę, że coś, na co w jakimś środowisku kibicowskim chociaż można by się było umówić. Puchar w kształcie koziołka Matołka. Generalnie ja gratulacje dla kibiców Pogoni Szczecin za czutkę, bo no to żeby obstawić stadion dzień przed meczem, no to musieli mieć czutkę, że ten KAWU przyjdzie, bo to nie to, że KAWU co noc przychodzi albo co na każde spotkanie jak Lech wyjeżdża, tylko na tam na wyjątkowe. Tak? No, był na Legii, był w Trnawie bodajże i potem trochę zamilkł, że tak powiem. No cieszy też no chyba cywilizowane rozwiązanie tego sporu, że tam nie doszło do jakichś, nie wiem, no bardzo złych rzeczy, czego byśmy nie chcieli. No myślę, że KAWU też sobie zdaje sprawę z tego, co robi i że tam jest rzeczywiście ta nutka adrenalinki. No to pewnie mu podskoczyła, jak przyszło czterech panów w tych matkach albo, nie wiem, większej ilości byli, ale no mówię, rozwiązania cywilizowane i też spoko, że potem Pogoń na swoim transparencie na meczu, nie wiem, czy widzieliście, tak. Odpowiedziała też bardzo, bardzo spoko, więc no jakby okej, no PR-owo bardzo, bardzo ogarnięta akcja. No, no KAWU przecież nawet na Legię potrafił wejść i zostawić, więc naprawdę udawało mu się bardzo, bardzo dużo, także myślę, że w takim środowisku kibicowskim... Na Żylecie chyba, nie? No, no, więc Pogoń sporo zyskała w środowisku, że po prostu nie dopuściła go do kolejnych malunków. A to jest jego kariery? Czy będzie dalej to próbował? Chyba no, trochę no. Może być teraz urlopu, wydaje mi się, że to nie będzie miało tej siły rażenia, że on zostawi teraz swój malunek, nie wiem, gdzieś tam, a wszyscy no, zaraz wrócą do tego filmiku z kibicami Pogoni. I, no, ja bym na jego miejscu... Straciło to pewien czar, gdy został złapany, po prostu. No, myślę, że wróci do tematu, bo też kibice Pogoni nie ujawnili jego personaliów, ale rzeczywiście pewnie jakaś przerwa przymusowa będzie, ale ja chciałem przejść bardzo później do tematu obrony Pogoni Szczecin. A poczekaj chwilkę, tylko komentarz Marcina Smyka, urlop w Pacanowie, jak najbardziej. Już przepraszam. Bo widziałem super grafikę przed meczem, chyba Daniel Trzepacz na Twitterze udostępnił, że wyciekły nowe zestawienia obrony Pogoni Szczecin, no i tam był skład Pogoni Szczecin i na obronie było tych czterech typów w kominiarach, co złapali KAWU. I to było super, bo to się sprawdziło, bo Pogoń, słuchajcie, Pogoń nie straciła z Lechem żadnej bramki. Pogoń ostatni raz nie straciła bramki żadnej jakoś na etapie wczesnego lipca z Wartą Poznań i od tamtego czasu nawet w grach wewnętrznych było stracone bramki, jak grali 16 lat. Nawet jak biegali wokół stadionu na rozgrzewce, to były tracone bramki. Oni nawet z tym Lindfield, czy z kim tam grali w pierwszej rundzie, tam potrafili ze 3 stracić, nie? No. Dokładnie. To fakt. A co ważne, nadal grał wczoraj Malec, który moim zdaniem, jeszcze się nie przekonałem do tego, no nie jest, zresztą w meczu z Legią trochę to pokazał, no nie jest jakimś topowym środkowym obrońcą w kraju i nie wiem, czy jeszcze kiedyś będzie. Czekajcie, bo jeszcze komentarz miałem ciekawy, że Adam Koniecki napisał, że to ciocia Grosika złapała KAWU. O, cieszę się, że przechodzisz, Mieciu, do Grosika, bo moim zdaniem Probierz go powoła i wywoła tak. To mniejszy zgrzyt zębów. Grosicki w tym meczu, jak uciekał tym młodym ludziom, to była dopiero inspiracja dla ludzi w naszym wieku, że można być 30-kilkuletnim i biegać. No i dla graficiarzy takich jak KAWU na przykład, nie? Że może jednak poćwiczenie trochę jeszcze oprócz jakichś artystycznych umiejętności szybkiego biegania też by się przydało. Bo gdyby KAWU był tak szybki jak Kamil Grosicki, to może by uciekł. Ale no tak, ja muszę pochwalić bardzo Grosickiego za odbudowanie formy, bo pierwszy byłem do krytykowania go, a wyglądał świetnie i myślę, że tak jak mówisz, Leszku, jeśli Michał Probierz zdecyduje się go powołać, to no nie będzie to kontrowersyjne w tym momencie. Bo z Legią też już wyglądał dobrze, nie? Tak. Julku, co sądzisz o Grosickim? Znaczy, no nie, ja nie jestem fanem powołania Grosickiego, no bo to jest zawodnik, który no nie wiem, co nam w tej kadrze buduje, ale z drugiej strony ja tą kadrę mam naprawdę głęboko, więc niech go powołują, tylko
rzeczywiście no, powołanie Grosickiego przez tego pana z Portugalii, no to był żart. To był w najgorszej formie, jakiej był Grosicki widziany od dobrego roku, lekko mówiąc. No a teraz, okej, no to każdy, no nie będzie jakby argumentu za tym, żeby go nie powoływać, no bo tak, Grosik w formie, Grosik odpalony. Nikt nie może się do niczego przyczepić. Nie wiem, może ten polski przaśny jednak trener, który na co dzień chodzi w strojach łowickich, a nie, że jest surferem gdzieś w Portugalii, to ci polscy zawodnicy ze Starej Gwardii mówią, o to on nasz polski, okruszyna chleba całujemy, my będziemy teraz grali jak prawdziwa husaria, bo on nas na pewno powoła i zobaczy. No taki nawet, znaczy ja wiem, że to żadna miarodajna sprawa jest, ale Kamil Glik też nie stracił bramki. Słuchajcie, przerywamy program, ponieważ mamy dość istotne ogłoszenie. Damian Smyk melduje się w naszej drużynie gol.pl. Damian Smyk, witamy. Będzie kolejna osoba, która będzie mogła zaniżać poziom na naszej antenie. Także serdecznie się cieszymy. Co sądzicie o takim transferze? To jest ten z czatu? Damian Smyk. Marcin Smyk, niestety na Marcina Smyka nas nie stać, ale Damian Smyk weszło do gol.pl. Witamy w uniwersum. No słuchaj, właśnie, myślę, że to jest niekontrowersyjne powołanie do składu gol.pl, bo Damian Smyk był bardzo średni od dłuższego czasu, a średnio to u nas wysoko, także ja się boję, że wręcz zawyży poziom całości. Ja się boję, że my będziemy musieli gonić ogony Damiana Smyka. Ja się zastanawiam, czy ktoś to, dlaczego nikt nie był konsultacji z radą drużyny, że takich młodych, dynamicznych, ogarniętych, to my tu nie chcemy, bo to się potem okaże, że blado wypadamy na tle. Ja no. Patrzę, do jakiego transferu można by było porównać z Damiana Smyka z Ekstraklasy. I nic mi takiego nie przychodzi do głowy w sumie. Kogoś do Legii może. A nie, tutaj sobie nie wpisałem ekstra klasa. Nie no, fajnie, bardzo fajnie. Damian Smyk, fajny, fajny gość. Nie? Myślę, że to taki trochę transfer jak Piotr Głowacki do Stali Rzeszów. Tak, od razu to się nasuwa jakby. Piotrek Głowacki. Tak, to rzeczywiście, kurczę, teraz jak mi to powiedziałeś, to od razu to chciałem powiedzieć. No, PL to Stal Rzeszów, a Damian Smyk to Piotr Głowacki. Co wy na to? Idealne. Może proszę. Ewentualnie patrząc na Ekstraklasę, to taki Marcin Flis do Stali Miel, do Jezu, gdzie on przy do UKS-u, ale nie, bo on wcześniej już tam grał. Nie, bez sensu, zostawmy przy Piotrze Głowackim. To jest pierwsza rzecz. Piotr Głowacki, pierwsza myśl najlepsza, jak najbardziej. A czy on w ogóle gra w tej Stali? Nieważne, w każdym razie witamy. A Piotr Głowacki to jest w ogóle też taki aktor. I jak sobie wpiszecie Piotr Głowacki, to zanim wam wyszuka piłkarza, to bardzo dużo musicie poskrolować. Na gol.pl piszemy, dlaczego sprowadziliśmy Damiana Smyka. Nie wiem, kto pisał, zapewne być może Wojtek, nasz naczelny. Ściągnęliśmy go przede wszystkim po to, by zirytować Jakuba Alkiewicza. To prawda, taka jest polityka rekrutacyjna w gol.pl. Wszystkie ruchy mają na celu zirytować szanownego kolegę Kubę. No i szanuję podejście. Fajnie, że jest ten, przynajmniej w firmie, jakieś klub budowania teamu. Że każdy transfer musi irytować Kubę Olkiewicza i to jest bardzo dobre. Dobrze, ale... Właśnie, Piotr Głowacki już gra teraz w UKS-ie. Wiedziałem, że to wiedziałeś, Mieciu, i dlatego ten żart o Piotrze Głowackim do Stali Rzeszów był taki zabawny. Sprawdzałeś nas i my oczywiście wiedzieliśmy, że tak jest. Piotr Głowacki jest bohaterem jednej z najlepszych akcji UKS-u w tym to sezonie, kiedy sam sobie wybił piłkę spod nóg w jakiś taki cudowny dribbling, którego nawet on sam do końca nie zrozumiał. Także Piotr Głowacki zawsze w naszych sercach. Tak. O właśnie, Gmieciu, chciałbym, żebyś odniósł się do klątwy Kowal Menadżera jeszcze w temacie Damiana Smyka. No, istnieje chyba coś takiego. Chyba należy po prostu zacząć w to wierzyć. Co ciekawe, każdy z tych, którego ta klątwa dotknęła, ma teraz... jest powiązany z gol.pl w jakiś sposób. Tak. Więc to jest teraz podwójna klątwa, czyli kto będzie w Kowal Menadżerze nie tylko odejdzie z Weszła, ale też trafi do gol.pl. Tak więc a ma być nowy sezon Kowal Menadżera, prawda?
Nie wiem w sumie. Tak, coś mówił chyba Paweł, że ostatnio w którejś lidze minus, że przymierza się do kolejnego Kowal Menadżera. No ale wiesz, jak on się przymierza, to oznacza, że w 2025 roku podjęta zostanie próba nagrania tego. Więc nie powinienem się z tego śmiać, bo sam mam podobne tempo działania, ale dobrze, niech robią. Kogo byście chcieli w gol.pl? To niech może zrobią z... Banach Tarski pisze na Twitterze, okazuje się, że seria z FM otwiera portal między Weszło a Gol, który wyciąga nieuważnych dziennikarzy. To prawda, wszyscy wpadliśmy w ten portal. Tak. I ja nie żałuję na pewno, że wpadłem w ten portal. Co, chyba wracamy do tej ekstraklasy. Damian sobie poradzi, będzie dzisiaj różne rzeczy opowiadał. A w środę z Damianem Smykiem robimy program poranny, także będzie mógł się wygadać, będzie Q&A. Opowie wam o wszystkim. W środę o 8.30 poprowadzimy taki program z Damianem Smykiem. Wtedy będzie okazja więcej o tym poopowiadać. Tymczasem Legia dostała w trąbę, ale no chyba i tak trudno ją jakoś bardzo skrytykować za tą porażkę z Jagiellonią, bo to, co zrobili na tygodniu z Pogonią, no to pokazuje charakter tej drużyny. Z Jagiellonią dopiero pierwsza porażka w tym sezonie, no więc naprawdę... Nie, no ale to wtedy byśmy musieli powiedzieć, że Lecha też nie krytykujemy, bo wygrali z Rakowem. No przecież nie krytykowaliśmy. Mówiliśmy, ale że tak, dobry styl, prawda? Więc... To prawda. Nie, no ciężko krytykować Legię póki co, bo grają świetny sezon i w sumie no bardzo późno im ta pierwsza porażka przyszła. W którym meczu? W 9. To może nie jakoś bardzo późno, ale późno. Ostatnia drużyna, która nie przegrała w lidze do tego momentu. Nadal jest jedyną drużyną, która ma tylko jedną porażkę, więc może bardziej wypadałoby się skupić na chwaleniu Jagiellonii. I Jesusa, ja, który no, początek sezonu miał dość taki toporny, ale teraz zaczyna wyglądać. Ale zgadzam się z tobą, Legia przegrała mecz, no bo czasem się w piłkę przegrywa, skupmy się na Jagiellonii. Ja tylko jestem rozczarowany, bo ja miałem takie po prostu marzenie, zupełnie szczerze, że to jest ta Legia Warszawa, która będzie po prostu arsenalem tej ligi i przejdzie cały sezon bez porażki, bo jest tak, tak potężna, no ale wiadomo jak to te mecze, co za często. Co oznacza, że po prostu Ekstraklasa jest mocniejsza niż Premier League, co zresztą potwierdza spotkanie z Legii z Aston Villą. Ale co do Jagiellonii i chwalenia tego zespołu, to cieszę się, że trener Siemieniec, którego oczywiście będziemy tylko i wyłącznie chwalić, padł na ten genialny pomysł, że Jesus Imaz to nie jest dziewiątka. I jak on gra na dziewiątce, to go zęby bolą, kolana go bolą, w krzyżu go łupie i generalnie najchętniej zakończyłby karierę piłkarską. I Imaz gra na swojej pozycji, tak jak grać powinien od samego początku. Najwybitniejszy piłkarz Ekstraklasy Afimiko Pululu gra na dziewiątce, tak jak najwybitniejszy piłkarz Ekstraklasy powinien grać. I to wszystko składa się na pyknięcie Legii 2-0. Także trener Siemieniec, ja tutaj rzeczywiście na jego ręce składam tylko i wyłącznie gratulacje, bo to, co on zrobił z Jagiellonią Białystok, to jest coś absolutnie niesamowitego. Z tego, co się orientuje, Jagiellonia ma już więcej punktów, niż miała w zeszłym sezonie po rundzie. Także to możemy aż zobaczyć. Tak? Tak. Przeskok Jagiellonii Białystok pod batutą trenera Siemieńca, gdzie cały czas pamiętajmy, że zabrali mu najlepszego strzelca zeszłego sezonu, Marka Guala. I szczerze mówiąc, po tym meczu to chyba kibice Jagiellonii mają takie, no i dobrze tego Guala wzięli, bo to szkoda po prostu byłoby miejsca. Jeszcze nie daj Panie Boże, by nam Pulululu nie ściągnęli, jakby ten Gual został, by nam tylko miejsce zabierał porządnym piłkarzom w składzie. Także myślę, że kibice Jagiellonii, zwłaszcza no, po tym, jak była ta wielka kontrowersja, która moim zdaniem nie była kontrowersją, że tam Gual strzelając bramkę Legii no, nie cieszył się z tego, bo już był z nią podpisany, no to też na pewno wzbudził dużo szacunku w kibicach Jagiellonii Białystok, to kibice po tym meczu na pewno ciepłe słowa mieli dla Guala i cieszyli się z tego, że odszedł w cholerę i Pulululu został sprowadzony. Tak, do dziś rozdaje autografy Gual po tym meczu pod stadionem. Tak jest ceniony. Mnie ogólnie bardzo cieszy
to, że Jagiellonia wraca do takiego dobrego grania, no bo miłe były te obrazki wczoraj, jak widać, że po prostu jest to bardzo ważny element miasta, jak i całego, nie wiem, może nawet regionu, ten jeden mocny klub i te bardzo chude lata, no były no przykre, nie? A myślę, że tam po prostu ludzie żyją tym, jak sobie radzi Jagiellonia. Sugerujesz, że w Białymstoku na Podlasiu generalnie jest ograniczona liczba interesujących rozrywek? Nie. Sugeruję, że jest ograniczona liczba klubów sportowych, które mają jakieś znaczenie na centralnym poziomie rozgrywkowym. Tak mi się wydaje. Nie wiem, myślę teraz o innych sportach jeszcze, ale no, może tak być, nie? Nie wiem, możliwe, że bredzę, jak to zawsze w tym programie, ale cieszy mnie to, ja zawsze lubiłem Jagiellonię, nie wiem z jakiego powodu, pewnie dlatego, że dostałem kiedyś koszulkę za darmo. Dostałem kubek od nich i też to wystarczy, że im kibicował. Dostałem koszulkę z nazwiskiem własnym, niestety chyba, nie wiem, czy gdzieś ją jeszcze mam, no to było dawno temu. W każdym razie bardzo łatwo jest mnie kupić. Tak. I od tego czasu Jagiellonia jest bardzo blisko mojego serca. No bardzo dużo mówi się o sile ofensywnej tej drużyny, ale też bym chciał pochwalić tutaj, może jak już rozmawiamy o Jagiellonii, takiego piłkarza, jakim jest Taras Romańczuk, bo to jest taki rzadki gatunek piłkarza, nie? On jest w tej Jagiellonii odkąd ja pamiętam praktycznie, czyli od 2014 roku. Ja nie pamiętam niczego, co się działo przed tym rokiem. I nie, można jeszcze dłużej, tyle mi się tutaj wyświetla. Nie. Tak, przyszedł z Legionowa w 2014 roku, czyli w przyszłym roku stuknie mu 10 lat. On w ogóle odchodził paprzą prowadzić w Legionowie wtedy. Tak? O, tak. Ale ciekawostka. 10 lat w jednym klubie Ekstraklasy mu stuknie, no to musi być jakiś rekordzista. Nie wiem, kto ostatnio tak może... Wojciech Grzyb był takim piłkarzem, który tak długo siedział w jednym klubie. Z tym, że tutaj Romańczukowi udaje się siedzieć cały czas w Ekstraklasie, bez żadnych jakichś spadków czy coś. Nie wiem, czy Kuba Rzeźniczak nie był podobnie długo w Legii Warszawa i tak. Do tego zgarnął jakąś nawet na pewno rekordową liczbę mistrzostw, no trofeów. No, ale on w tym momencie wyjechał do tego Azerbejdżanu, nie? I to nie jest. Wiesz, oni go wypchnęli. Nie, ale to nie było tak, że on sam chciał, tylko tam jakby został wypchnięty, więc... No nie, ja nie, teraz nie robię podziału na to, czy ktoś chciał, czy ktoś nie chciał. Może czat nam napisze, czy się mylę, ale no ja pamiętam, że Wojciech Grzyb był chyba takim właśnie piłkarzem w tym ruchu. 10 lat? Kurde, kupa czasu. Teraz oczywiście może się okazać, że nie wiem, go sprzedadzą zimą i się okaże, że do tych 10 lat nie dojdzie, ale... Wiecie, Romańczuka zawsze warto chwalić, ale chciałem jeszcze powiedzieć, że to, jakie okienko Łukasz Masłowski zrobił. Zobaczcie, cała ofensywa, Pululu, Naranjo, Marczuk. No poprawcie mnie, ale jeszcze jest Diegues, czterech gości w pierwszym składzie, sprowadzonych tego lata. Nie jakichś gości, na których patrzysz i mówisz, kurde, no oni na pewno odpalą, tylko fajnie wyszukanych. Ten Marczuk w pierwszej lidze znaleziony, Pululu gdzieś w nieoczywistym kierunku. Świetna robota Łukasza Masłowskiego. Dwóch bohaterów Jagiellonii. Oczywiście, możemy mówić o konkretnych piłkarzach, o zwodzie na zamach Marczuka, ale Łukasz Masłowski jako gość, który potrafi wynorać zawodników bez jakiegoś gigantycznego scoutingu, bo Jagiellonia wcale nie ma 48 ludzi w scoutingu, tylko ma Łukasza Masłowskiego zasadniczo i laptopa i on potrafi skombinować taką drużynę, wcześniej wymyślił przecież Guala. No i trener Tasiemiec, który naprawdę jest kozakiem, tych dwóch bohaterów nie nosi peleryny, a mogłoby. To jest prawda, Leszku. Masłowski to jest jeden z graczy póki co najlepszych tego sezonu, bez podziału na jakieś... Może jakiś poranek trzeba zrobić z panem Łukaszem. A myślicie, powiedzcie mi, takie, gdyby chciał próbować zaskoczyć jakimś takim powołaniem, wiecie, że on to tutaj kogoś wypatrzył, kogoś, kto dla niedzielnego kibica będzie totalnie anonimowy, to taki Marczuk jakby dostał szansę, to... Za wcześnie. Nie, tyle to nie. Moim zdaniem na tyle anonimowy dla niedzielnego kibica to będzie Patryk Kun, który dostanie powołanie. Nie, ale on już sam kiedyś powołanie dostał, nie? Więc mi chodzi o kogoś takiego totalnie anonimowego, także... No, że może Michał Krowiec będzie chciał pokazać, że ja tutaj jestem gościem, który jednak ogląda więcej niż wszyscy i
wyciągnę kogoś. No nie wiem, powiem tak, na pewno nie będzie to Makana Baku, bo są dwa problemy, nie ma polskiego paszportu i gra beznadziejnie. Także to mogę powiedzieć na 100%, że tą niespodzianką nie będzie Baku. Wojciech Ćwiklik pisze, że Rakoczy i z tym bym się nawet podpisał bym się pod tym. Będzie Rakoczy, tak. On jest zresztą kapitanem Krakowi, nie? W ogóle nie wiem, czy teraz oddał opaskę Glikowi. W każdym razie no Rakoczego sam bym powołał, bo w sumie dlaczego nie? Byleby karnych nie strzelał i ja właściwie to też się pod tym podpisuję. Ja tam tego Łakomego powołał. Ja nie wiem, czy on gra, czy nie gra tam gdzieś daleko za granicą, ale pamiętając, co robił Łakomy, no to Łakomy jeszcze 4 miesiące temu był lepszy niż Rakoczy. Tak, tak. Tak, Łakomy zawsze. Czy jeszcze w jakiś sposób jesteśmy w stanie pochwalić Jagiellonię, bo wydaje mi się, że to zasługuje w szerszym kontekście. Ja chciałem jeszcze pochwalić Jagiellonię, że nie straciła bramki, co też dla Jagiellonii do niedawna nie było taką oczywistą rzeczą. I chciałem powiedzieć, że pan Zlatan Alomerowicz to jest piłkarz, którego powinien mieć Raków Częstochowa. Bo to jest bramkarz, który by im dał z tyłu dużo więcej niż to, co aktualnie mają przehajpowanego Kowaczewicza, tak. Który tam... musiał tutaj jakąś kontrowersją Julek. Kowaczewicz zawala bramki. Hulać rozmowę. No słuchaj, zapraszam do dyskusji, ale Alomerowicz dla mnie to jest takie właśnie uosobienie solidnego, porządnego bramkarza, że tak każdy środkowy obrońca chce mieć za sobą takiego bramkarza, bo no, jak masz takiego bramkarza, co ci rzeczywiście wyciągnie taki strzał, co wyciąga tylko jeden na 100 bramkarzy, bo to jest strzał, który zrobił Tsubasa i to z przewrotki. I to nawet nie z połowy boiska, tylko z pola karnego, więc takich strzałów nikt nie wyciąga, ale ten Kowaczewicz go wyciągnie. Ale z drugiej strony, ty też nie wiesz, czy zaraz ten twój bramkarz po wyciągnięciu tego strzału nie zrobi jakiejś maniany, przewróci się własne nogi albo wpuści jakąś szmatę i tak dalej. Myślę, że każdy środkowy obrońca woli mieć solidnego Alomerowicza, który wiesz, że jest solidny. To, co ma obronić, to obroni, nie odwali żadnej maniany, jest po prostu solidny i porządny, a nie mieć zawsze z tyłu głowy, kurde, a jak ten Kowaczewicz się zaraz przewróci. To jest, tak. Wyobraź sobie, jaki masz komfort psychiczny. Tak w codziennym życiu. Wyobraź sobie, że masz dwa czajniki. Jeden czajnik na wodę, który grzeje ci tą wodę w sekundę, ta woda jest krystalicznie czysta, jest najpiękniejsza, pachnie miłością, ale raz na 100 razy się spali. A masz drugi czajnik. Żeby moja woda nie pachniała miłością, szczerze mówiąc. No dobrze, no to dobrem i szczęściem. A drugi czajnik... Nie, jestem przeciw dobru i szczęściu, nie chcę. A drugi czajnik masz taki, który po prostu grzeje wodę, ale się nie pali. Raz na miliard razy nawet. No to której wolałbyś mieć na chacie? A z tymi czajnikami to jest różnie, bo ja mam na przykład taki czajnik, który co prawda grzeje wodę, ale jest tak głośny, że jak rano wstanę przed moją rodziną, to się boję zrobić kawę, że obudzę na przykład, nie wiem, córkę albo żonę i jest tak się zastanawiam, robić tę kawę czy nie. Wiem, o co ci chodzi. Czekajcie, bo zgubię ten komentarz. Bardzo mnie rozśmieszył. Sitnicki pisze, że nieoczywistym reprezentantem probierza będzie Henry Grawa z Widzewa. To był bardzo zabawny komentarz. Wiem, o co ci chodzi. Generalnie się zgadzam, bo ja sam w tym programie powiedziałem jakiś czas temu chyba, że Alomerowicz by grał, by był pierwszym bramkarzem w prawie każdym klubie w Ekstraklasie, ale to ja bym bardziej właśnie moim zdaniem do Lecha go wcisnął, czy do Legii nawet, że tam mają gorszych bramkarzy teraz niż Kowaczewicz. Znaczy może inaczej. Oczywiście ja też się z tym zgadzam, bo ja bym wcisnął Alomerowicza aktualnie do każdego klubu Ekstraklasy i każdy klub Ekstraklasy byłby szczęśliwy, ale chyba taką największą chciałem pokazać dysonans, że on nawet wchodzi za Kowaczewicza i on tam robi robotę nawet w Rakowie. No bo to, że wszedłby do Lecha Poznań, to jest tak oczywiste, no bo ja byłem wielkim teamem Mrozka i miałem nadzieję, że ten chłopak odpali w tym Lechu Poznań, no ale no niestety no jest elektryczny w tej bramce i Lechowi nie pomógł, więc to by takie było no, oczywiste. Moim zdaniem Mrozek był ciekawy do momentu, jak jeszcze Bednarek bronił, bo wtedy się wydawało, że potrzebna jest jakaś alternatywa dla Bednarka. No i przyszedł Mrozek i
On w tej Stali Mielec miał trochę takich efektownych interwencji, tylko że on trochę inaczej moim zdaniem gra bramkarz, który jest, ma na zadanie być takim ratownikiem drużyny, taką ostatnią ostoją i ma dużo szans na jakieś właśnie spektakularne interwencje, a inaczej inne trochę zdanie ma bramkarz w drużynie, która na przykład prowadzi grę, nie? I pod tym względem faktycznie Mrozek, jak tak patrzysz na jego samą taką mowę ciała na boisku, to nie wydaje mi się póki co jeszcze takim bramkarzem. Jakiś czas temu, jak to powiedziałem, to zostałem zrugany przez dużo osób, że na przykład nie uważam, że Mrozek był dużo lepszy od Dziekońskiego. To tam się tam nie będzie rzucili, ale podtrzymuję to. No Mrozek po prostu trafił do... Wiemy, że Lech Poznań jest trakiem na bramkarzy. No tam mógłby trafić Goro, który ma cztery ręce i powinien być niezłym bramkarzem z uwagi na to, i tak by przepuszczał. Nie da się być bramkarzem w Lechu Poznań z nieznanych przyczyn. Najlepsze, co możesz, to i tak później siadasz na ławce i zastępuje cię Bednarek. Garfield IRL mówi nam, że Legia da pierwszy celny strzał w 94 minucie, a wy chwalicie bramkarza? Otóż chwalimy, ponieważ w szerszym kontekście Zlatan na to po prostu zasługuje. Moim zdaniem stracił 4 lata w Lechii Gdańsk. Mówiło się wtedy, że Lechia ma najlepszą rotację bramkarzy, bo tam był Kuciak i Zlatan, ale Zlatan po prostu 4 lata powinien grać, bo nie był nigdy szczególnie słabszy od Kuciaka, więc cieszę się, że w końcu ma swój plac. A jeszcze co do Łukasza Masłowskiego, moim zdaniem on gra na kodach. Po prostu wpisuje kody, wciska tyldę, wpisuje kody i znajduje mu dobrych piłkarzy za pół darmo. Naprawdę Łukasz Masłowski z Jagiellonią w tym sezonie to jest taki Championship Manager 01-02, w którego grasz już 20 lat i naprawdę wiesz, kogo masz ściągnąć. Serdeczne gratulacje. Jagiellonia, piąte kolejne domowe zwycięstwo. Znowu jest moda na Jagiellonię w Białymstoku, a to jest zawsze miłe, gdy gdzieś jarają się piłeczką. No bo zatem zbudowali ten stadion, nie? Wydali tyle pieniędzy, kurde, no to niech ta Jagiellonia też dobrze gra w piłkę. No. Myślę, że podatnicy z tego regionu zasługują na to, że jak już tyle hajsu na to poszło, to niech ten stadion pełni jakąś fajną funkcję i przynosi ludziom radość. Ja mam do was pytanie, panowie. Tak? Muszę je zadać, bo wiadomo, że chwalimy Jagiellonię. Ale czy Kapładi to jest dobry transfer Legii Warszawa? Czy to nie jest trochę taki transfer, że każdy sobie pomyślał, o, Legia go ściąga, to oni na pewno wiedzą coś, czego my nie wiemy. Bo to na pewno jak tutaj go się ustawi w innym systemie, to on będzie grał jak znud. I w zeszłym sezonie, to nawet w komentarzu było mówione chyba podczas spotkania, jak Kapłady dzielił i rządził na defensywie Wisły Płock, to Jagiellonia im czwórkę wrzuciła. No i teraz dwójkę wrzuciła i ja nie wiem, czy to nie jest jakiś taki transfer trochę z dupy. Ale wiesz co, nie wiem, czy się go nie czepiasz za to, że grał w tej Wiśle Płock, wiesz? Słuchaj, on grał 90 minut za Aston Villą, Legia wygrała ten mecz, także on na tle Aston Villi nie wygląda źle. Dajmy chłopu czas, dajmy mu spokój, jeszcze się może ogarnie. On naprawdę zagrał 90 minut z Aston Villą na gości, którzy kosztują po 100 milionów i Legia wygrała ten mecz, więc chyba nie jest jakimś chrzanem dotarcia. Z Pogonią chyba w ogóle bramkę też, moim zdaniem to dobry transfer, tak. Niech zrobi z niego kawał grajka. Tak jest. Potrafi, piłka mu nie przeszkadza, ma dobre warunki fizyczne moim zdaniem. Szybki jest bardzo, też tak podobno to był ważny argument, że tak, szybkiego zawodnika. Też jest mobilny, moim zdaniem to dobry. Transfery czasem muszą być nieoczywiste. Nie? Tak, tak jak Rundić, Arsenić przecież w Rakowie, nie? To też nie były oczywiste transfery, Cebula i to wszystko poodpalało. Więc ja też w drużynie zaufania dla Kapłodiego. Dobrze, trzymam za słowo, będziemy podsumowywać po rundzie. Zielona Ostryga pisze, Adrian Siemieniec to najbardziej niedoceniany młody trener Esy. Tak, Tomasz Sęk pyta, czy będzie na flash score expected zławanie kawu od przyszłej kolejki. I jeszcze wracając do strzałów Skajora, Mr. Rabajt pisze, że też jest ze Śląska i u niego też się mówiło, że z Kapy. Wojtek Ćwiklik, no, chyba z Wielkopolski, jeśli dobrze pamiętam, że u niego mówiło się z Józefa. I Labart z Kazimistrza, no wiadomo, z Kazika. Ciekawe jest też Zielona Ostryga ponownie. Gniezno, Północna Wielkopolska, Spika, Spikacza. Obejrzam taką mapę Polski z podziałem na to, gdzie, jak się mówiło na strzały z czuba, bo to myślę, że naprawdę interesujące mogło być. Taka bardzo, bardzo drobiazgowa musiała być, ale myślę, że byłaby ciekawa. Ja jeszcze mam dobry komentarz a propos czajników. Furtek napisał, w jakim czajniku Pogoń robi sobie kawu?
To jest bardzo sprytny komentarz. Także. Adrian Siemieniec ma 32 lata? Tak. I to też wyczytałem na czacie. Przepraszam, że nie powiem, kto to napisał, bo mi już uciekło, ale że Adrian Siemieniec jest podobno na licencji warunkowej i zimą będzie miał egzamin. I napisał, że futbolowi bogowie już zacierają ręce, co się wydarzy po egzaminie pana Siemieńca. On jest w wieku Romańczuka. No nieźle. Czytam jakiś artykuł sobie o nim teraz. Lojalny pracuś, tak jest. Pantofel, to zawsze dla mnie jest duży, duży atut. Pan Siemieniec, pierwsze co powiedział po byciu zatrudnionym w Jagiellonii, że jego żona no, dużo musiała, no że spytał żony i doradziła mu, że spoko. Więc moim zdaniem to jest mój człowiek. No to Leszek tym bardziej powinien się tutaj fan klub, że tak powiem, zżyć z fan klubem i mocniej z panem Siemieńcem, bo wczoraj były nawet takie piękne obrazki, jak tam żona się przytulała z Siemieńcem, trenerem na Murawie po wygranym meczu. Także jak najbardziej. Żona tam, może inaczej. Gdyby nie żona trenera Siemieńca, to Jagiellonia w dupie by była. Taka jest prawda. Moim zdaniem trzeba jakiś transparent zrobić dla żony trenera Siemieńca i trener Siemieniec to na żonie stoi i co oznacza, że cała Jagiellonia stoi na żonie trenera Siemieńca i proszę o jakieś oficjalne stanowisko dla niej w klubie, a nie udajecie w tym Białymstoku, że nic się nie dzieje i że wy to sami se robicie. Piękna, Jagiellonia, tak. Ogarnie się. Piękna rodzinna historia z panem Siemieńcem, wszyscy nią żyjemy. Natomiast Julek, czas na trudny moment dla nas, ponieważ istnieje taka drużyna jak Radom i mówiliśmy, że Superpuchar Europy w tym sezonie to jest minimum, w zasadzie troszeczkę będzie rozczarowaniem. Natomiast później przyszły wyniki tego Radomiaka. Radomiak przegrał z Rakowem 0-3. Pan Galca na konferencji się odpalił, no i chciałbym posłuchać... No może najpierw ciebie, czy chciałbyś jakoś zbudować nam grunt po tym, bo za chwilę Mietek powie cokolwiek i przejedzie po nas kombajnem za to, że staliśmy za tym Radomiakiem, więc jestem ciekaw, czy jesteś w stanie nas jakoś przygotować. Ja mam tylko powiedzieć tak. Oszukali nas, banda decydentów. Tak. Tyle mogę. Radomiaku, jeśli tyle dla ciebie znaczy nasze wsparcie. Tak. Tak jest. No, z tą obroną paradoksalnie ten posiadała, który no tam, tak jak powiedział pan trener Galca, chyba trener już tak raczej na ostatnią jeszcze kolejkę, albo już pewnie go zaraz nie będzie, no to który gra no bo musi, to i tak już tam najmniej winny w tej obronie jest, ale co no, robi ta reszta? On ich przed piątką uratował, nie? Bo tam no tak, takie tak, sam tak, na sam tak, wyciągnął tak. I jeszcze karnego. Ale nie, a generalnie boki obrony Abramowicz, to jest coś niesamowitego, ale swoją drogą, bo to też rzeczywiście tak obronę widać najbardziej, no bo ona jakby zbiera te największe cięgi, ale to, co również w defensywie w środku gra Radomiak. A przecież on miał niezłych stoperów. No, ale nie chodzi w środku, ale w środku nawet pola, na defensywnych no. Tych obrońcach, na Kapucie i tym Donisie. Szkoda Ria strzępić na to, co tam się odwala. Nie, nie chce mi się to. Oszukali nas decydent, banda decydent. Tyle mam do powiedzenia w sprawie Radomiaka. Możesz mnie tego odpalać kombajn. Zapraszam. No, ale ja nie mam co odpalać, bo teraz to, wiecie, mnie bardziej cieszy to, że ja to przewidziałem. No, i było mnie po prostu słuchać, a nie kłopoty wygadywać. Ale ja powiem tak. Ma tyle samo punktów, co widzę w Łódź, moi drodzy. Mniej niż Stal Mielec. No i jak tak dalej pójdzie, to no naprawdę ma dwa punkty przewagi nad strefą spadkową w tym momencie. Najbardziej się po prostu zachwycili Radomiakiem, bo o tutaj ma zagranicznych piłkarzy i po prostu jest świetna zagraniczna piłka. Jakbyście żyli za czasów, znaczy żyliście, ale jakbyście byli dziennikarzami sportowymi za czasów Pogoni Szczecin, Antoniego Ptaka, to po prostu byście biegali w szalikach tej Pogoni, bo nam zwoził tych Brazylijczyków i byście tam pokłony przed tym Pogonią robili. Podoba mi się ta konstrukcja, którą Mieciu poszedł. Nie mam za bardzo co tam, nie chcę was tak atakować, nie chcę wam nic mówić, ale później się rozpędza. Po minucie już, jakbyście ptaka Brazylijczyków oglądali, to byście po prostu z pomponami tam stali. Przyjmujemy na klatę,
zasłużyliśmy na wszystko. Drogi czacie, możesz się śmiało przyłączyć do jechania z nami za to, że wjeżdżaliśmy w Radomiak. Najlepsze jest, jak zawsze, jeśli chodzi o takie szpilki, rzeczywistość. No bo pan posiadał... A słuchajcie, jeszcze coś dodam. Tak, poczekaj, skończę. Tak? Zima dopiero nadchodzi. Zima dopiero nadchodzi. Argument z zimy zawsze. Pan posiadała, o którym trener Galca mówił, że gra tylko dlatego, że musi nim grać. Bo mu kazali wystawić młodzieżowca i tylko dlatego wystawił posiadałę i ten posiadała jest najlepszy ze wszystkich. To jak to w ogóle świadczy o Radomiaku? Jak to świadczy o panu Rumunie, który prowadził Espanyol? Jak to świadczy w ogóle o wszystkim? Poza posiadałą. No niebywałe to jest, co tam się dzieje w tym Radomiu. No ale chyba nowy trener w Radomiaku to jest już kwestia, nie wiem, czy liczymy to w dniach, to już powinniśmy liczyć w godzinach, bo po odpaleniu się na konferencji, to myślę, że to już było takie spalenie mostów, że wiedział, co go czeka, no bo kolejny w trąbę, kolejny mecz bez wyrazu, kolejny mecz nie za bardzo z pomysłem i kolejny mecz dramatu w obronie. No to tak chyba też on się odpalił. Gdybym wiedział, to bym odszedł już latem. Teraz on mówi, to mnie oszukali banda decydentów z Radomiaka. Ale dobra, niech to się robi, kurde, gdyby wiedzieli ci włodarze, to by go nie zatrudnili. Tak się można przerzucać takimi. Gdybym wiedział, a gdybym ja wiedział, to a gdyby wiedzieli, że z Garbarnią przegra, to właśnie jeszcze Radomiak z Garbarnią przegrał na tygodniu. Właśnie, to tam przegrać z Rakowem to jeszcze dobra, nie, na wyjeździe, ale dostać w ryj od Garbarni, no to już naprawdę nie jest. Ale dobrze. Słuchaj, to jest najlepsza Garbarnia ostatnich 5 lat na pewno, dlatego... Jakim oni składem wyszli na te Garbarnie? Ja Michał Kleć grał, no ale słuchajcie, jak Michał Kleć grał, no to myślę, że to jest Słowak z Żyliny, Michał Kleć, który strzelał bramki Radomiakowi, no także ciężko rzeczywiście, trudne się wylosowało. Oczywiście naprawdę mocnym składem wyszedł Radomiak na tą Garbarnię. Był Castaneda, Wolski, Kaput, Rocha, Semedo, Leandro. Także to nie był słaby skład, a i tak dostali w trąbę. Ja się zgadzam z tobą, Julku. Konferencja pana Galcy, tak rzeczywiście, jak mawia młodzież, vibe, ostatnia konferencja. Wiem, że zostanę zwolniony, mogę powiedzieć wszystko. Brakowało mi tylko jakichś takich personalnych, osobistych szpilek, że na przykład pan Sławek to raz przed i miał dziurę na kolanie w spodniach. O. Ej, a wiecie, czemu wygrała Garbarnia? No. Bo dali z wątroby. Konkretnie tak. Karol Wątroba strzelił gola w 30. Wszystko jest. No to słuchaj, na takie argumenty ciężko, żeby Radomiak miał jakąś odpowiedź. Właściwie to w takim razie potrzebujemy jeszcze 5 meczów minimum, żeby sprawdzić, czy pan Galca sprawdzi się w Radomiaku. Ja tylko zastanawiam, kiedy was ten Radomiak tak zachwycił. No bo tak myślę o tym meczu, o całym sezonie. I tak, pamiętam to z wygraną z Górnikiem, gdzie oglądałem ten mecz, po prostu Górnik zagrał tak beznadziejnie, że tam wygrałaby z nimi drużyna prawdopodobnie z Krasnali, z jakiegoś lasu. Później przegrał z Lechem, później przegrał z Krakowią, wygrał z Pogonią, którą wtedy... Spieszę z odpowiedzią Mieciu i to jest 5 pierwszych kolejek. Mecz z Górnikiem Zabrze wygrany, tak? Po prostu, wygrali mecz. Z Lechem Poznań to było dobre spotkanie Radomiaka, ja wiem jak nie, to brzmi. Co było takiego dobrego w tym spotkaniu? No po prostu grali dobrze w piłeczkę. Z Krakowią oddali 78 strzałów i tylko dlatego, że to jest ten mecz, w którym Henrique trafił 3 razy w poprzeczkę i chyba raz słupek. Tam Madejski zrobił 10% sytuacji, ale piłkarsko to się spinało. Później ograli Pogoń i ograli Wartę. 5 pierwszych meczów mieli. Ale Pogoń wszyscy wtedy ogrywali Pogoń, a z Wartą ograli... No powiedz to Lechowi, że wszyscy ogrywali Pogoń. Nie, no dajcie spokój. No ten Radomiak nie przekonywał w tym sezonie ani przez moment. Przekonywał na początku. Natomiast nie chcemy tego bronić, masz pełne prawo tutaj odpalać, co chcesz w naszym kierunku. Wiadomo, że się skompromitowaliśmy tym Radomiakiem, to jest oczywiste. Ja dzisiaj triumfuję, no po prostu. Tyle koronę mi wyrzucaliście, że dziś mogę trochę się. Ja zastanawiam się tylko, kogo sprowadzą do szatni teraz Radomiaka. Bo ja myślałem, że ten pan Galce to tam się odnajdzie. Chłop był w Hiszpanii, wie, że tam są owoce egzotyczne, jadł na pewno jakieś słodkie pomarańcze, te klimaty. No ale teraz załóżmy tak czysto teoretycznie, że wchodzi do tej szatni Lech Łojżyński. I ja to nie chodzi o kwestie trenowania, kwestie taktyczne i całą resztę, tylko jak on się porozumie z tymi ludźmi, no bo tam generalnie 80% szatni to mówi po portugalsku.
co i tak jest sukcesem, że masz przynajmniej jeden język dominujący, portugalski, więc jak się ściągniesz trenera z Portugalii, no to będzie mówił po portugalsku. Z drugiej strony, jak wiemy, jakie mamy doświadczenia z trenerami z Portugalii, to może lepiej nie ściągać trenera z Portugalii. Z trzeciej strony, może polskiego trenera i dobrego tłumacza na portugalski. Ale skąd w Radomiu dobry tłumacz z portugalskiego teraz? Gdzie znaleźć? Czy może trenera z Radomia, a tłumacza ściągać z innego miasta, że więcej budżetu na tłumacza niż na trenera. Tam jest dużo odpowiedzi na wiele pytań i no, nie wiem, co pan Sławek teraz zrobi. Moim zdaniem teraz idealny by był tam Czesław Michniewicz, który jak wiadomo stracił pracę. Nie wiem w sumie, jak on będzie miał w kontrakcie, czy on będzie mógł podjąć pracę zaraz, czy nie, czy mu się będzie w ogóle chciało, bo zarobił tyle pieniędzy, że już mu się nie będzie chyba chciało. Chyba ma długi kontrakt, więc... Ale pod tym względem to by był idealny wybór, bo byłoby takie totalne przestawienie wajchy, nie? Że tutaj nagle myśleliśmy, o, piłka ofensywna, tutaj wam pokażemy jakieś iberyjskie klimaty. I nie udało się, więc bierzemy po prostu... Słuchajcie, ale czy zgadzacie się z panem Galcą, z tym, co on narzeka? Bo on się odpalił dosyć mocno, ale w dosyć konkretny sposób. Miał ofertę z Arabii Saudyjskiej latem. Z Arabii Saudyjskiej. I ją odrzucił, żeby zostać w Radomiaku. Samo to każe kwestionować wybory tego człowieka. Miał ofertę z Arabii Saudyjskiej i postanowił zostać w Radomiaku. Ale mówi tak, że... kazał zostać w Radomiaku, to było, że niech teraz nie płacze, no. Dokładnie. Przepraszam fanów, że to mówię, ale mamy krótką kadrę. Małe możliwości, jeśli chodzi o zawodników. Przychodziłem w złym momencie, dostałem od klubu obietnicę, że wszystko się zmieni. Prosiłem o wsparcie, którego nie dostałem. No moim zdaniem Radomiak akurat zrobił sporo transferów i też pan Galca niech chociaż trochę sypnie głową popiołem, że no nie ogarnął tematu, bo kadrę to akurat Radomiak ma szeroko. Tak, mi się średnio ten gość podoba, szczerze mówiąc. Jak on już tutaj nie może na siebie niczego wziąć, tylko no, miałem słabą kadrę, ojej, jestem takim biednym trenerem, proszę mi tutaj zapłakać nad mną. No nie, no bez przesady. No, są drużyny, które mają gorsze kadry w tej lidze tak naprawdę. I to, że on z tego nie potrafi czegoś ulepić, to jest tak naprawdę no, między innymi na pewno jego wina, więc jednak oczekiwałbym, żeby coś jednak wziął na siebie. Ma chociażby bardzo dobrego napastnika, co bardzo mało klubów może w tej lidze powiedzieć, że ma bardzo dobrego napastnika. Niezłego bramkarza, który nie chciał grać, bo kompletnie się na nim nie poznał. Tak, więc no bez przesady. Co nie? Ja nie twierdzę, bo mi się zawsze wydawało, że Radomiak ma taki trochę styl zarządzania. No nie wiem, na tyle, na ile mogę powiedzieć, że to nie jest jakiś nowoczesny styl zarządzania, że tam czuć trochę w tym klubie swąd takiej przyszłości, jak patrzę na tego pana Sławka i na jakieś takie decyzje personalne i na zatrudnianie, nie wiem, Mariusza Lewandowskiego w miejsce Banasika, no dla mnie to nigdy nie był jakiś taki nowoczesny klub, tak trochę kompatybilny z herbem, który ma, ale no też no nie ściągajmy wszystkiego z tego trenera, nie? Niech on nie robi sobie ofiary, bo to jest trochę żałosne. No Radomiak w odpowiedzi na słowa pana trenera powiedział, że ma najdroższą kadrę w historii klubu. No także pan trener nie jest w stanie ogarnąć najdroższej kadry w historii Radomiaka, więc no jakby trochę jego argument jest. I to nawet nie to, że z najdroższą kadrą w historii Radomiaka zrobić jakieś puchary, tylko nie wiem, na przykład być w górnej dziewiątce, być wyżej niż widzę w Łódź, albo tego typu rzeczy mu się kompletnie nie udają. Futshow z doskonałym komentarzem, Radomiak, it should be 3 points, Radom. I Szytom Mielcarski jest wolny od tłumacza. No to słuchajcie, no to już się nam powoli krystalizuje. Były trener reprezentacji i były łącznikotłumacz z reprezentacji, połączona siła tych dwóch mocy dla nowego trenera Radomiaka, a tak zupełnie szczerze, to wiadomo, że Czesław Michniewicz już nie zostanie się na kontrakcie i będzie zgarniał, nie wiem, w czym oni tam płacą, chodzi miliardami chyba dolarów już. W państwach. Fejo w Radomiaku, tak jak ktoś pisze, to by był naprawdę... Nie, on dostaje w motorze, ile będzie chciał, to jest jego... Może właśnie już nie ale z drugiej strony, słuchaj, może. Bo tam też mówią a propos Fejo, że no Fejo to w motorze robi wspaniałą pracę i żeby nie było, ale Fejo podobno jest bardzo otwarty na nowe wyzwania, a tu dostaje ekstraklasę, dostaje swoich ludzi. No, powiem szczerze, że taki Fejo, jakby ściągnęli do Radomiaka, to chyba byłby ich sukces. I zna języki dwóch nacji, które są obecne w szatni.
To duża. To by był dobry pomysł chyba dla wszystkich, tak mi się wydaje. Tak. Także Pawlici tutaj to napisał i Pawlici ma naprawdę dobry pomysł, trzeba było dać. Chciałbym, gdybyśmy chcieli zobaczyć Fejo w Ekstraklasie, w sensie przynajmniej ja, bo to zawsze trochę ciekawie, nie? Myślę, że piłkarze Radomiaka też by chcieli zobaczyć, kibice też by chcieli. No a Fejo uporem zrobił już i tak bardzo dużo, nie? Nie wiem, no możliwe, że jak tam w ogóle? Bo wiem, że on dobrze zaczął, ale później chyba... Nie, już przegrał, teraz 2-0 z Arką przegrał, także... Trochę tam zaczęło się gorzej teraz dziać chyba. No ale no bez przesady, no motor jest Beniaminkiem. Nie, ja nie mówię, żeby go mieli zwolnić za wyniki. Ja mówię o jakiejś ewentualnej walce o piękną historię, jaką byłby ewentualnie awans do Ekstraklasy, ale ten klub chyba nie jest ogólnie przygotowany na coś takiego na ten moment. No, generalnie ktoś, kto rzucił tezę, że Fejo do Radomiaka, ja bym to naprawdę bardzo, bardzo chętnie zobaczył. 3 porażki z rzędu ma teraz Radomiak, więc... No nie jest to najlepsza pasta w historii futbolu. Słuchajcie, Sonny Kittel z asystą, był pierwszy wszystko, wykonywał nawet rzuty sędziowskie. Widać, że po tej aferze z zeszłego tygodnia, kiedy no, wyżygał się na raków w niemieckich mediach, jego sztab, jego zespół, dostał taką ostatnią szansę trochę. Dobra, wejdź i pokaż, bo grasz z Radomiakiem, it should be 3 points Radom, to nie jest łatwy rywal. Czy waszym zdaniem Kittel dał asumpt, by traktować go, że to się jeszcze może udać. Asysta jest, jakieś tam stałe fragmenty są. No na pewno jest jakiś zwrot akcji, czy jednak za mało, żeby to było tak. Adam Kajecki pisze, że chciałby, żeby Fejo złapał kawu na swoim stadionie. O nie, to nie jesteśmy za przemocą aż taką, bo Fejo to się odpalił. Nie, a myślicie, że Sonny Kittel sobie na przykład myślał, a pójdę do niemieckiej prasy, nikt sobie tego nie przetłumaczy w Polsce. Bo no, nie wiem, co on chciał zrobić, ale tak to wygląda, że ludzie mają już Google Translatora, świat się zmniejszył. I pan Kittel chyba w ogóle nie przemyślał tego. Być może wielu rzeczy nie przemyślał. Mi się wydaje, że on myślał, że jak ja przyjdę do polskiej ligi, to oni mnie zrobią kapitanem, burmistrzem, sołtysem wszystkich okolicznych wiosek, dadzą mi rękę księżniczki i połowę królestwa. Ja będę sobie trenował we wtorki, jak mi się będzie chciało i będę grał po prostu wszystko, chyba że będę miał wesele, to wtedy nie pójdę. A natomiast tu trzeba pracować, tu trzeba trenować, tu trzeba uczyć się taktyki Dawida Szwargi. To jest ciężka nauka i chłop chyba nie przewidział tego, w co wpadł. No to ja a propos pana Sonego mam taką tezę po tym meczu, że rzeczywiście indywidualnie te umiejętności piłkarskie widać, ona jak bił te stałe fragmenty, no to rzeczywiście to ta noga ułożona i tak dalej, i tak dalej. No ta asysta, wszystko spoko. Ale jeżeli Sonny Kittel tym meczem miał pokazać, że on pasuje do taktyki Rakowa, to pokazał, że absolutnie nie nadaje się do taktyki Rakowa Częstochowa, do pracy na rzecz drużyny, do takiego zawodnika, jaki w Rakowie Częstochowa jest oczekiwany. I to starczyło na Radomiaka Radom. Ale w meczu pucharowym, gdzie trzeba będzie biegać od linii do linii, gryźć trawę, faulować taktycznie, nawet trzeba jak w NHL robić bójki w pewnym momencie, no to ten pan Sonny to się nie nadaje do tego zupełnie. Indywidualnie top, ale drużynowo to zero. A nie ma drużyny, w której bardziej ważna jest taka drużynowość, ta rozumienie tych takich szczegółów taktycznych i Raków Częstochowa, tak? I Kittel to jest być może najgorszy możliwy wybór, jeśli o to chodzi. Ale może go wezmą na jakieś kręgle czy coś, nie wiem, rzutki, nie, wola. I może to, wiecie, może to jest coś, co można wypracować. Może. Mam takiego mocno niemieckiego w polskiej kulturze, że coś takiego, żeby pokazać, to nie wiem, no, nie ma niemieckich restauracji w Polsce, jakieś coś takiego, nie wiem. No Oktoberfest mają mu w tym Częstochowie urządzić, czyli po prostu na piwo go zabrać? Znaczy, nie wiem, bo Częstochowa też nie ma mocno browarowych rzeczy. No, tam nie ma żadnego piwa częstochowskiego. Znaczy, jak on się dowiedział, że on musi nauczyć się, jak ma się zachowywać na boisku w trzeciej strefie, gdy rywal ma piłkę w okolicach drugiego sektora pressingu, to się chyba złapał za głowę. Naprawdę. Myślę, że na pewno się nie spodziewał, ile tu ma pracy nad nauką taktyki. Chłop gwiazda Bundesligi, chłop jeden z najdroższych transferów letniego okienka, tu po prostu okazało się, że wymagają. I to jest zawsze niefajne. Jestem ciekaw, natomiast zgadzam się z tobą, Julku, że to może nie pójść nawet
dlatego że nawet mimo tego, że gościu ma umiejętności. Generalnie jest bardzo dużo takich, drodzy na czacie, uwag, że Fejo z Mielcarskim jakby pracował w Radomiaku. Najlepszy duet, ja się zgadzam, Mielcarski wszystko przetłumaczy pięknie. Również podpisuję się pod tym duetem. No tak. Właśnie pytanie... Kto by wygrał? Co jeszcze słyszałem jeszcze raz? Oktagonie jakby się musieli, bo prędzej czy później by się pewnie pokłócili, by musieli zawalczyć, to kogo byście obstawiali? Rafael jednak młodszy jest, no to jednak kondycyjnie mógłby tutaj dać radę. Fejo zawsze. Chciałem was zapytać, Fabian Pesecki wrócił do pierwszego składu Rakowa Częstochowa. O Julku, masz jakąś, widzę, że coś mucha ci szła po czole, że musiałeś się złapać. Sorry, poczekaj, łza mi się tu pojawiła w zupełnie przypadkowym momencie. Z drugiej strony no też się może tyle cieszyć, że wszedł za niego Łukasz Zwoliński. No to tyle Fabiana w tym meczu było dobrego. Nie, ale no, strzelił gola pod cinką. Był na spokojnie, tak. Prawda, ale strzelił. Więc... No to już jest w wypadku pana Fabiana gigantyczny przeskok. Tak zupełnie szczerze, moim zdaniem, i to nie jest żaden hejt na Fabiana Piaseckiego, bo myślę, że ten piłkarz w innym klubie naprawdę by się odnalazł, tylko trochę gorszym po prostu, może z trochę mniejszymi ambicjami i trochę grający innym systemem, ale to, że Fabian Piasecki jest jeszcze w Rakowie Częstochowa, to jest kompromitacja pionu sportowego. Kropka. Leszku, wypowiesz się na ten temat? Nie. Jak to? No, musisz się go obronić przecież chociaż, Fabian. No bronię go właśnie w ten sposób, nie zabierając głosu na ten temat. W ogóle. Ja bym zagadał na miejscu Rakowa, żeby może na tego Musialika jednak się wymienili z tym Górnikiem. A co z tym Chorwatem? Tym Cyrnacem? No to jest jakiś przyszedł, on potrzebuje 7 lat, żeby się zaadaptować. Tak. On ma 19 lat, człowieku. On teraz 7 lat dostanie 60 minut. No i wiesz, powoli. Jak masz 19 lat, to ty myślisz o piłce nożnej? Dziewczyny, konsole, dżinsy, buty, auta, nie wiem, cokolwiek. No człowieku, gdzie piłka nożna? No, słuchaj, tak. To dopiero jest taki transfer. To nawet w FM-ie działa. Ściągasz 19-letniego chorwackiego napastnika, przytrzymasz go 2 sezony i tak sprzedasz z dużym zyskiem. No to... To jest biznes, to nie jest piłka nożna, to jest biznes. On teraz chodzi po X-comie i jak on zobaczył, ile tych jest nowych iPhone'ów, to chłopo szalał. Znaczy, zupełnie szczerze nie wiem, bredzę, ale no, też bym go zaczął wystawiać w tym pierwszym składzie. No. No bo nie może być gorszy. Pamiętajmy, jak Polska się rozwinęła w ostatnich latach. On przyjechał naprawdę do bardzo rozwiniętego kraju. Z Chorwacji? Tak. Tam mając, prawda, może lepsze miejscówki na wakacje, no ale u nas jest, kurde, tyle schodów ruchomych. On może się czuć zagubiony po prostu. I trzeba mu dać dużo czasu. Tak, ja chciałem przeczytać, panowie, komentarze. Kuktacz wcześniej pisał, że on śledzi właśnie niemiecką prasę i dzięki temu wie wszystko, co się dzieje o Rakowie. I również tam przeczytał w Sport und Fußball Zeitung napisało o Fabianie Piaseckim keine Achtung. Keine Achtung to jest nowy... Keine Ahnung. Keine Ahnung to chodziło o Achtung. Keine Achtung, tak, to myślę, że Keine Achtung. Keine Achtung, to jest Fabian Piasecki, nowy pseudonim, niestety. Chan, Fabian Piasecki to nowy Daniel Sikorski i Grzegorz Majewczyk, Magda Gesser na trenera Radomiaka, Makłowicz asystentem, obaj znają języki po prostu. I myślę, że starszy o Rakowie, może przejdźmy do meczu Warta Śląsk-Wrocław i bardzo jestem ciekaw, jak co tydzień, opinie Julka na temat Jacka Magiery, ponieważ Śląsk wygrał 7 kolejnych meczów, nie udało się nawet ustalić nikomu, kiedy ostatnio jakaś drużyna w Ekstraklasie wygrała 7 kolejnych meczów. Nie wiem, czy to była Wisła Kraków z Maciejem Żarawskim. Legia miał chyba kiedyś taką, ale nie wiem, czy to... Legia z Odzidzią Ofoe może miała, może Wisła Kraków wtedy, kiedy miała Kalo Ucze, a może Górnik Zabrze z Włodzimierzem Lubańskim wygrali 7 kolejnych meczów. Z kolei może Pogoń Lwów przed wojną wygrała 7 kolejnych meczów. Nie jest jasne, bo naprawdę ciężko jest wygrać. Ale proszę, powiedz o Jacku Magierze. No jak wy mówicie, że pan Jacek Magiera wygrał to spotkanie, a nie Burak Ince swoją indywidualnością, to wy chyba żeście tego spotkania
A kto wystawił Parańca? Dokładnie. I a kto go ściągnął do klubu? Pan Dawid Balda. Wszystko jak zwykle opiera się na doskonałych transferach pana Baldy, a nie na jakiejkolwiek taktyce i poukładaniu tego zespołu i dotarciu do Exposito. Wszystko indywidualności i to ściągane przez pana Baldę, a w tym meczu to był dramat, rozpacz i trwoga w wykonaniu Śląska Wrocław. I jak Mietek szedł tym tropem w sprawie Korony Kielce, że Korona Kielce gra tak dobrze, że ona zaraz musi odpalić, to Śląsk Wrocław gra tak źle, że to skończy się zaraz katastrofą. Mistrzostwa się zdobywa takimi meczami, przepychaniem, wygrywaniem ze słabeuszami po brzydkich meczach. Tak się robi Mistrzostwa Polski. Dokładnie. Nie, bo pan Maciej Żurawski z panem Frankowskim nie robili tak Mistrzostwa Polski. Jeżeli mówimy o zespołach, które ostatni raz wygrały 7 spotkań pod rząd. No, ale jak mu potem ich kariery się potoczyły? Nie najlepiej. Franek to chyba jakieś tam rekordy bił, jeżeli chodzi o liczby bramek w Ekstraklasie. Chyba skończył na którym miejscu? 4? 5? No to nie pobił rekordu. No to, o Jezus, no ale Pogoń Szczecin ma puchar za odpadnięcie, wiesz, w pucharze ligi w ćwierćfinale, więc... Więc ten, a pan Maciej Żurawski... Zgadzam się, to był słaby mecz Śląska, najsłabszy od jakiegoś czasu, ale no fakty są takie, że słabe mecze wygrywać też trzeba umieć. Nie? Jak poprzednio, bez Magiery, jak Śląsk grał słaby mecz, to dostawał 0-5. Teraz gra słaby mecz i wygrywa ten mecz. Taka jest różnica w tym momencie. Dokładnie. Zgadzam się. Jeszcze podobno jest kontrowersja, że powinien być karny dla Śląska Wrocław. Tam nie wiem, czy widzieliście, to Pleśnierowicz odpychał Olsena w polu karnym tak. I to się przetoczyło przez Twittera, że kolejna kontrowersja. O dziwo, sędzia oczywiście nie połączył się z Kanałem Plus, żeby przeprosić Śląsk Wrocław, no bo Śląsk Wrocław nie jest Legią Warszawa, a wiemy, że takie łączenia są robione tylko jak Legia Warszawa jest skrzywdzona, bo każdy inny klub jest gorszy, co powiedzą wszyscy w Kanale Plus. Ja mam taką teorię, że po prostu piłkarze Śląska tak bardzo szanują i lubią trenera Jacka Magierę, tak. Że im jest przykro by było, jakby nie wygrali. Żeby zdecydowanie. Ten trener Magiera by był smutny i oni po prostu tego nie chcą. I dlatego wygrywają wszystkie mecze, nieważne w jaki sposób, po prostu mówią sobie, musimy wygrać dla pana Jacka. I tak się dzieje. W ogóle pan Jacek Magiera dostał żółtą kartkę. Nie wiem, czy wiecie. Ja się zgadzam z Mieczem i nawet ta żółta kartka jest wymowna. Czytałem wypowiedzi Jacka Magiery i nie wierzyłem, że można być tak uprzejmym, miłym i sympatycznym. Za chwilę pewnie już wy, drodzy widzowie, zjecie nas, że przesładzamy tego Jacka, ale pan Jacek Magiera, po tym jak dostał żółtą kartkę, chyba nie do końca zasłużono, no bo co Jacek Magiera mógł powiedzieć? Przecież nie puścił tam wiązanki jakieś. Dostał żółtą kartkę i na temat sędziów, gdzie trenerzy albo o sędziach dobrze, albo wcale, no to wcale. Zwykle takie są wypowiedzi trenerów o sędziach. Tu powiedział Jacek Magiera, są to bardzo młodzi ludzie, którzy dopiero zaczynają sędziować. Są wrzuceni na głęboką wodę i różnie sobie z tym radzą. Nie ma zastrzeżeń do żółtej kartki, którą otrzymałem. No po prostu jeszcze... I później pochwalił nawet Kennera za chore. Trener Jacek Magiera to jest polski Keanu Reeves. Nie wiem, czy znacie ogólnie to. Mała historia, że Keanu Reeves to jest najlepszy człowiek na świecie. Najmilszy, najbardziej jakiś taki uczynny i wszyscy kochają Keanu Reevesa, nigdy tak. Nic złego nie zrobił w życiu i to jest ale... właśnie... I zdystansuję. Ja jeszcze tylko powiem drugą wypowiedź Jacka Magiery. Wszyscy zawodnicy, którzy przyszli, potrzebowali czasu. Świetnie wkomponował się Petkow, Pokorny, Paluszek robi swoje. Ince dostaje coraz więcej gry. Coraz lepiej wygląda Zohore. Musi być pracowity, systematycznie pracujący Cameron, Borfik, Jackson również pomoże drużynie. No jak nie grać później dla pana Jacka, jak on nawet Camerona Borfika Jacksona potrafi pochwalić i Kenneta Zohore. No to jest taki wujek, że dziękuję bardzo. Ale to ja wiem, za co była ta żółta kartka. Żółta kartka była za niewpuszczenie tridente, znaczy nawet nie ofensywnego, ale tridente transferów Śląska-Wrocław, czyli Bortwick Jackson, Kenneth Zohore i Daniel Łukasik jeszcze, przypomnę, nie zostali wpuszczeni w tym meczu na boisko, a takie transfery to powinny grać minimum 60 minut, więc za to była to żółta kartka dla pana Jacka. Ale wszedł Żukowski za to oraz... Paluszek. W ogóle muszę wam się powiedzieć, nie musicie mi wierzyć, ale totalnie miałem coś takiego, że jak Szmyt podchodzi do tego karnego, ja wiedziałem, że on nie strzeli. Jeszcze zobaczyłem, że 4 ostatnie strzelił, mówię, nie strzeli tego, Śląsk to wygra dzisiaj. Naprawdę, miałem jakieś takie profetyczne
przeżycie. Ale to jest bardzo, ja polecam zawsze, jak jest rzut karny i jesteś w towarzystwie, mówić nie strzeli. Bo jak strzeli, to nikt nie będzie miał do ciebie pretensji. Ale jak nie strzeli, ale ekspert, kurde, wiedział. I ty wtedy mówisz, że widziałem, jak podchodzi, on tam miał niepewność w oczach. I to jest, zawsze mówcie, zawsze. Faktycznie. Coś ty no, znaczy, ja się tylko mogę powiedzieć o karnych, że ktoś nie strzeli. Jak widzę, że na rozpędzie drobi kroczki. Ja mówię, o, drobi. No to jest mój ekspercki głos, że jak ktoś drobi kroczki, to jest większa szansa na to, że nie strzeli, niż strzeli. Ale tutaj Schmidt nie drobił kroczku, więc ja byłem przekonany, że będzie 1-1. No ale. I w ogóle, czy wy to, co zrobił Leszczyński, byście podciągnęli pod interwencję, czy nie? Bo on się tak dziwnie zachowywał, że moim zdaniem on rozproszył tego Schmidta przy tym karnym. Jak tak sobie oglądałem powtórki tego, to on tak, nie wiem, jakoś podskoczył jedną nogą i ten Schmidt się zdawał być skołowanym. Ja sobie tylko wtedy przypomniałem, jak podkreślałeś chyba tydzień temu, Mieciu, żeby docenić Leszczyńskiego. I prawda, w ogóle zaskoczyła mnie statystyka, że Śląsk, poza tym, że wygrał 7 kolejnych meczów w Julku, to nie stracił bramki z gry od 665 minut. Nie stracili bramki z gry od 665 minut, grając z Bejgerem, Macenką i tym podobnym. No właśnie, kolejne transfery. 665 minut bez straty gola. Naprawdę, w Śląsku Wrocław to brakuje tylko, żeby w trakcie meczu lądował na środku boisku gigantyczny tort, bo jest tak dobrze. Ja na wszystkim naprawdę mega sezon gra i cieszę się, tak jak mówiłem ostatnio, że właśnie po tym Zagłębiu się odbudował, no bo tam popełnił błędy trochę, takie nie za duże, a strasznie mu się za nie oberwało. I Magiera uznał, dobra, to ja wam pokażę, drodzy kibice, co będzie, jak drugiego bramkarza wpuszczę. I wpuścił na Stal Mielec tego Trenowskiego, tak? On tam manianę totalną odwalił, wrócił Leszczyński, od tego czasu jest po prostu jednym z lepszych bramkarzy w lidze. A wy się dziwicie, że Śląsk Wrocław od tylu nie straciła bramki, jak mają na lewej stronie Matsenko, kolejny mocny transfer z rezerw normalnie. Pan Jacek mógł sobie iść do rezerw i mu pan dyrektor sportowy powiedział, proszę bardzo, proszę, kogo chcesz, to bierz. I on sobie wziął Matsenko i teraz ma taką lewą mocną stronę. No to takie transfery, a wy oczywiście hajpujecie pana Jacka, że z takiego Dream Teamu zrobił drużynę. Naprawdę to jest amatorka dziennikarska. Ale to jest w ogóle, ten Matsenko, ciekawa sprawa, bo on wymyślił go, 21-letni Ukrainiec, który był w Legii 2 i on przyszedł w 2021 roku z Legii 2 do Śląska Wrocław 2, tam se posiedział 3 sezony. No i teraz Jacek Magiera z nim, czyli on, no ale on jest nadal bardzo młody, nie? Więc to nie jest tak, że jakiegoś 30-latka z rezerw wyciągnął. No i Magiera go wymyślił. Magiera go wziął z rezerw, wyciągnął i go wymyślił i ze starego gościu ogarnia. No coś pięknego. No tak, to jest po prostu wielkość pana Jacka. Pan Jacek może wejść do hipermarketu po prostu spożywczego i tam znaleźć sobie piłkarza do składu, jeśli tylko ujrzy w jego oczach ten ogień. Darek Białek. Pan Jacek Magiera po spotkaniu w ramach zadośćuczynienia po otrzymaniu żółtej kartki poszedł przeprowadzić dzieci pod szkołą przez pasy. I kuktać, pan trener Magiera po każdym meczu robi zawodnikom przeciwnika kanapki z ogórkami, krokodylkami ze swojej uprawy. Pan Jacek Magiera jest najwspanialszym, jednym z najwspanialszych ludzi. A czy coś o Warcie Poznań chcemy powiedzieć, bo dostała w trąbę i ostatnio mam wrażenie, że dość często dostaje. No, nie chciałem, żeby tak się stało, bo ja Warcie ogólnie dobrze życzę, ale miałem pewne obawy od początku sezonu, jeśli chodzi o ten klub. I no, nie wygląda to póki co jakoś bardzo kolorowo. Myślę, że największą szansą w tym sezonie Warty jest to, że mamy naprawdę kiepskich Beniaminków. I o ile w poprzednich sezonach Warta imponowała i mieliśmy Beniaminków, którzy sobie dobrze radzili i ona musiała dołożyć jeszcze coś więcej, czyli być lepsza od zespołów, które już w tej ekstraklasie trochę dłużej są. Tak w tym sezonie no, zadanie jest ułatwione właśnie przez to, że wystarczy być lepszym od tych Beniaminków. I myślę, że tutaj trener Warty no, mimo wszystko jakoś sobie z tym wszystkim poradzi. Ale jest jest ciepło się robi. Nawet mieli problemy z Krzoostrowcem Świętokrzyskim w Pucharze Polski.
Tam wygrali, co prawda 2-1, ale nawet przegrywali do 16 minuty. Jeszcze od momentu, gdy straciło flagę, jest bardzo takie drapieżne wszędzie. Musi się odkuć. To prawda. A jak Krzo idzie w trzeciej lidze w ogóle? Znaczy generalnie pomysł Warty na zespół to jest, no myślę, że od pewnego czasu dokładnie ten sam, czyli spotyka się tam prezes, pion sportowy i tak dalej, i tak dalej, i tak siedzą i mówią, Szulczek coś wymyśli, dobra, rozejść się, dzięki, fajne, idziemy na kawę, kto stawia, cześć, owocne zebranie, dajmy sobie po premii, bo odbędzie kawał dobrej roboty w zarządzaniu. Owocne klubem. Spotkanie, tak. Mocne spotkanie i myślę, że w momencie, kiedy się skończy, Szulczek coś wymyśli, bo Szulczek powie, wiecie co, ja to sobie teraz będę wymyślał, ale no, w jakimś innym projekcie, bo akurat zapłacili mi pieniądze, dali mi pieniądze na transfery i coś tam, i coś tam. No to wtedy moim zdaniem Warcie zrobi się naprawdę, naprawdę gorąco. Z drugiej strony, ja tak patrzę tak już zupełnie od strony takiego czystego marketingu i tej ekstraklasy jako produktu. Czy strata Warty dla produktu ekstraklasy byłaby jakimś dramatem? Tak, tak. Wiesz, zaraz się powiem dlaczego. Dla mnie obecność Warty jest ważna, dlatego że pokazuje, że mogą być dwa kluby z jednego miasta i się po prostu nie muszą zabijać. Ja ale też dodam, to, no, że można nie być klubem jakimś wielkim, mającym potężne wsparcie kibiców, a funkcjonować zdrowo, mądrze, i sobie radzić. To też jest ważna lekcja no, do wielu. No, all right. No, jakby to Warta pokazała, ja tego Warcie nie zabieram. Ja mówię, że produkt medialny Ekstraklasa nie potrzebuje tego, żeby Lech Poznań grał o jeden mecz więcej na własnym stadionie niż każda inna drużyna Ekstraklasy. No to jest Warta Poznań, tak? Powiedzmy sobie to szczerze. Więc no tak, szkoda, mi się podobał kiedyś bardzo ten projekt stadionu, który w ogóle mi się zmieniło mocno zdanie na ten temat, bo ja byłem kiedyś taki straszny, że nie, miasta nie mogą budować stadionów, klubów, bo to jest pieniądze prywatne, powinny iść z klubów, ale jak zaczynam się tak nad tym zastanawiać, to się trochę łamie w tej kwestii, bo wydaje mi się, że jest dużo rzeczy, które budują miasta, budują państwo i nie wszyscy z tego korzystają. One są dla jakiejś tylko części ludzi i że jeśli jakiś taki bardzo skromny byłby ten stadion Warty i on by miał służyć nie tylko właśnie temu klubowi, ale działyby się tam też jakieś różne inne rzeczy i mogłyby tam, byłoby to z korzyścią do społeczności, no to stadion miał być jakiś taki eko, prawda? Tak. Ale dlaczego nie? Teraz właśnie tak oglądałem ten mecz z Jagiellonii i ja wcześniej tak hejtowałem pomysł budowania tego stadionu z miastowych pieniędzy i sobie pomyślałem, że ja byłem trochę debilem, no bo jednak zobacz, ile kurde naście tysięcy ludzi przychodzi co dwa tygodnie świetnie się bawić i po prostu mila im to czas i jest to dla nich ważne i dlaczego miasto miałoby w sumie nie budować takich rzeczy, skoro wydaje też miliony na jakieś inne inwestycje, z których nie korzystają wszyscy. Szczególnie, ale że na tym stadionie eko miał... No, Julku? Nie, bo ja ostatnio coś czytałem o stadionie, znaczy projekcie, bo taka jest prawda, że to jest nadal projekt stadionu Warty, że właśnie on miał być tak skonstruowany, że on nie tylko miał być stadionem jako stadionem i rozgrywamy mecze, a potem on nie działa. Ten projekt jakby zakładał, że on będzie funkcjonował cały tydzień, że tam będą jakieś... Już nie chcę ściemnić co, ale jakieś rzeczy, które będą służyły mieszkańcom przez cały tydzień. Więc to ten projekt był też taki z głową tego stadionu Warty. Tylko nadal mówimy o projekcie stadionu Warty, który może zbiją łopatę za 4 lata, a może nie. I po prostu. No, w sensie, miała być żabka na stadionie i dzięki temu stadion miał służyć mieszkańcom przez cały tydzień, więc myślę, że to była ciekawa propozycja. W Poznaniu żabka zawsze obecna. Punkt pocztowy, jak przyznajemy, a czasami trzeba nagle wysłać pocztówkę w środku 22, 23 w niedzielę. Nie, dzięki żabce jest to możliwe. Adam Kaniecki, cierpienia Szulczka, a my się niehumanitarnie przyglądamy. Ja o Warcie powiem tak, w ogóle nie jestem zdziwiony, że w którymś momencie dyskusji o Warcie Poznań zaczęliśmy się zastanawiać, jak idzie Krzo w trzeciej lidze. Ale idzie im średnio, w połowie tabeli są mniej więcej. Ale to jest ta liga, gdzie wieczysta jest. Więc to... O, są stacje, słuchajcie, na czacie. Adam Kaniecki, stacja 10. Zarząd poi Szulczka octem. Lukban, stacja 11. Szulczek ze złudzeń obnażony jest tutaj istotnie
potencjał, a nie ma potencjału za dużego w Beniaminkach, czyli w kolejnym meczu puszcza. Czekajcie, tylko jeszcze dodam jedną rzecz, bo ciekawą sprawę w komentarzach ludzie poruszyli, że tak rozmawiamy o Szulczku i o zimie, a kto wie, czy tam po prostu nie będzie tak, że wiecie, jakby Brom stracił pracę, to myślę, że to jest taki naturalny, ewentualny kandydat. No, zgadzam się, że jest to naturalny kandydat. Nie, no, ale czy tak dostanie od razu taki duży klub? No, jest na to szansa. W sumie w tym roku nie ma Lech Poznań pucharów. To właściwie brzmi to logicznie. Czy to by pasowało pod jakąś taką długofalowe myślenie Lecha Poznań, nie? I dla mnie to było spoko, bo no jednak myślę, że niewielu trenerów tak długo warte by potrafiło trzymać na powierzchni i no i z Poznania do Poznania. Myślę, że to oczywiście nie życzę Warcie tego, bo ta strata mogła być dla nich bardzo bolesna, ale no ogólnie wydaje mi się, że to mógłby być ciekawy pomysł. Kajetanem Szmytem w tym. W pakiecie to by było jeszcze, bo to też było bardzo logiczne dla Lecha Poznań, że bierzesz młodego zawodnika, który tam jest bardzo rozwojowy i do sprzedania za 2 lata za jakieś tam grube miliony euro. Ja was muszę w ogóle przeprosić, bo ja tak totalnie bezwiednie siedzę i piję wodę, wypiłem ponad litr wody już i ja muszę iść do toalety. Dobrze, pewnie, że tak. Co tutaj jeszcze? Puszcza Ruch. Przechodzimy do Puszczy Ruch. Julku, czy Łukasz Sołowiej powinien zostać powołany do reprezentacji Polski? Oczywiście, bo no to jest gość, który strzela bramki, a potrzebujemy zawodników, którzy strzelają bramki. Łukasz Sołowiej, 34 lata, czyli stoi za nim też doświadczenie. Potrafi grać głową, to też jest taki argument, który jest potrzebny do gry w reprezentacji Polski. Byłby takim nieoczywistym strzałem probierza, że probierz ogląda rzeczywiście Ekstraklasę i co ważne jest też Polakiem, a to też jest przydatne przy powołaniu do reprezentacji Polski. Czy Łukasz Sołowiej, czyli aktualnie zawodnik walczący się na całego o króla strzelców, powinien zostać powołany? Ja dodam, że jak ktoś chce sobie kpić, bo ja oczywiście nie kpię, to dodajmy, że Sołowiej 5 strzałów, 5 bramek. Ile napastnicy, ile Exposito musiał oddawać strzał, żeby zrobić swoje? Ile Pedro Henrique, a Sołowiej, co strzał, to gol, dziękuję bardzo. No ale dokładnie, ja chciałem jeszcze dodać, że jeżeli nie widzimy kontrowersji w tym, żeby powołać teraz Grosickiego, czy żeby powołać, przepraszam bardzo, ale padły tutaj słowa Rakoczego z Krakowi, no to jaką kontrowersją, przepraszam, byłby Łukasz Sołowiej, że co, że gra w Puszczy, nie Połomice, to już znaczy, że ma drogę do kadry zamkniętą? Ja jestem za tym, żeby Łukasz Sołowiej został powołany na najbliższe zgrupowanie w ogóle bez dwóch zdań. To myślę, że byłoby mocne wzmocnienie. Nie tylko właśnie, bo to jest najlepsze, nie tylko defensywy, ale również ofensywy reprezentacji Polski. Także no to... Nie zapraszam nawet do dyskusji o tym, że Łukasz Sołowiej miał być niepowołany. No może trochę to rzeczywiście, ja już się trochę cieszyłem, powiem ci szczerze, że mówię, kurczę, ale sobie o Puszczy pogadam, jaki fajny zespół, jak... No, ja już naprawdę, ja już sobie w głowie pisałem takie peany, ale będzie się super działo, ale tutaj po prostu jest najlepszy Beniaminek, bo ta Puszcza miałaby 11 punktów, no to byłby Radomiak po prostu po tym meczu. I to, no, zabolała ta bramka Ruchu, w sensie, że znaczy, to nawet nie chodzi o to, że Ruch, bardziej chodziło o to, że liczyłem, że jeden z tych Beniaminków wygra, po prostu jeden zdobędzie 3 punkty, taki oddech trochę złapie i tak dalej, a tu, znaczy dla każdego innego zespołu w lidze, mówimy o tych słabych typu Górnik, Warta, Widzew, Radomiak, no to jest wynik złoto. Absolutnie najlepsze, co mogło się dla nich wydarzyć. Tak. Ale ja chciałem trochę, żeby jeden z tych Beniaminków wygrał i żeby było tak jeszcze, o, coś się będzie działo. Mieciu, czy Łukasz Sołowiej to najlepszy obrońca od czasów Franza Beckenbauera? Zastanawiamy się nad tym. Łukasz Sołowiej, 5 strzałów, 5 goli. Czekaj, miałem dobrą odpowiedź, ale nie znam nazwiska. Łukasz Sołowiej to jest najlepszy obrońca od czasów Andrzeja Mękala.
Okej. Okay. Prawnika występującego w serialu Sędzia Anna Maria Wysłowska. Zapomniałem, jak on się nazywa. No tak. W każdym razie. No, obrońca właśnie trochę zawinił przy tej bramce na 2-2, nie? Więc taki słodko-gorzki występ Sołowieja. Ale jest to jedna z większych ciekawostek w tym sezonie, zdecydowanie. To, co robi Łukasz Sołowiej, i bardzo jest to ciekawe, że to tak długo trwa, bo to, która jest już bramka strzelona w bardzo podobny sposób, nie? To nie jest tak, że on to robi inaczej, on przeważnie jest na tym długim słupku i on sobie tam jest, i on sobie strzela, i on sobie tam jest, i jest gol wtedy. No, jakby taka jest gra Puszczy Niepołomice. Ale właśnie się zakończył, jak był ten rzut karny, że po prostu ten pierwszy karny nie wszedł, powtórzyli go i mówili, dobra, Sołowiej, bierz. Bo ty no tak, jak Smoga, to do Sołowieja. Sołowiej jest jak Winston Wolf w Pulp Fiction. Zgadza się. No, a co do bramek, to że strzela Sołowiej takie same bramki, no to ja się zupełnie nie dziwię, bo taka jest gry Puszczy Niepołomice, że tam robisz rzuteczkę i co będzie w polu karnym, to będzie, a Sołowiej to kawał chłopa, no to dochodzi do tych sytuacji i strzela bramki, także także no to... A mógł być antybohaterem sezonu, pamiętam, że w jakiejś, nie wiem, czy to była pierwsza, czy druga kolejka, prawie złamał kręgosłup i Mazowi, już naprawdę, tak wszedł kolanem w plecy i to się mogło bardzo źle skończyć. No, ale historia potoczyła się inaczej. Imas żyje, strzela gole, Sołowiej żyje, strzela gole, wszyscy są zadowoleni. Nie boicie się trochę, że będzie w tym sezonie taka sytuacja, że ta trójka Beniaminków się nam bardzo szybko odłączy od reszty i nie będzie zbyt wielkich emocji w kontekście walki o utrzymanie? Bo ja mam trochę takie obawy. Jedynie ta Warta daje mi jakąś taką nadzieję, ale wydaje mi się, że wszystkie pozostałe drużyny, im dłużej będzie trwał sezon, tym bardziej będą tym Beniaminkom odskakiwać, bo nawet ten Górnik wydaje mi się, że coś tam musi zacząć punktować. Na pewno na ostatnie 14 meczów Beniaminków, w tym grali między sobą też, nie ma żadnego zwycięstwa. 14 ostatnich meczów Beniaminków, to no żadne, ani jednego zwycięstwa Beniaminka, nawet jak Beniaminkowie grali ze sobą. To Beniaminkowie jest... mają zresztą po 10 rozegranych spotkań już, nie? Czyli już na ten moment są przed nimi drużyny, które mają mniej rozegranych spotkań. Górnik i Korona chociażby. No dlatego Mietek, rozmawialiśmy właśnie o tym z Leszkiem, jak ciebie chwilowo nie było, że tak właśnie ja przynajmniej, ja się cieszyłem do tej 94 minuty, mówię, kurczę, ale super, będzie dyskusja o Puszczy. Puszcza, tyle punktów co Radomiak, Puszcza, tyle punktów co Widzew, Puszcza, proste zasady i ten, i mi całą narrację, którą już napisałem, już miałem powiedzieć, już się cieszyłem, że mogę trenera Tułacza chwalić i tak dalej, ten Felix w tej 94 minucie po prostu popsuł i to jest rzeczywiście najlepszy wynik dla całej ekstraklasy tej z dołu, jaki mógł tylko paść w tym meczu, bo to tak trochę podcina skrzydła i Ruchowi tak na dobrą sprawę, bo co z tego, że zremisowałeś w ostatniej minucie, no i to ten punkt nie daje ci absolutnie nic, no i Puszczy to już totalnie, no bo prowadziłeś tak na dobrą sprawę, gdyby ten Swędrowski nie wywalił jakiejś bramki z kosmosu, to by też było dużo ci łatwiej to dowieść, więc Puszczy to już w ogóle podcięło skrzydło. Znaczy, więc... Na wiosnę może być taka sytuacja, że Beniaminkowie będą wybiorą jednego z pomiędzy siebie i będą grać na niego. Że dobra, słuchajcie, to my i tak się nie utrzymamy, żeby chociaż jeden Beniaminek się utrzyma, to byłoby sympatycznie, to gramy na was, wygrajcie. Nie sądzę, że była taka sytuacja, że dopiero zsumowanie wszystkich punktów Beniaminkom da utrzymanie, ale no nie da się ukryć, że sytuacja z trzema spadkami Beniaminków jest absolutnie realna i ten mecz na pewno do tego przybliżył. Znaczy ten ruch, nie zgadza się, ten remis im coś dał, bo gdyby nie remis, to by mieli ostatnie miejsce, a tak mają przedostatnie. Oczywiście, że dał. Ruch to ten remis wyszarpał w zębach i to jest piękna historia dla nich, tylko ostatecznie Beniaminkowie pogubili punkty w meczach między sobą, a jak słusznie, nie pamiętam kto, ale w Lidze Minus mówił, że no z kim masz w tej lidze wygrać, jak nie z Beniaminkiem. I to również Beniaminkowie uważają, a i tak nie wygrali. Bo to wygląda. No, ale z całej tej trójki właśnie ostatnio najwięcej jakichś pochwał bym... Chociaż nie, no bo to się tak zmienia z kolejki na kolejkę, trochę bym teraz gadał bez sensu, ale widzę chyba najwięcej ostatnio charakteru w tym ruchu. Może nie, że umiejętności i jakichś takich ewentualnych możliwości, ale że charakteru chyba w ruchu widzę w tych trzech zespołów
najwięcej tak. na ten moment. Czy to ich uratuje? Nie wiem, bardzo dużo będzie zależało właśnie od tej warty, mi się wydaje. Tak jak mówiłem wcześniej, że no, chyba, że jakaś tragedia będzie faktycznie w Górniku w tym sezonie, ale wydaje mi się, że prędzej czy później no za mocny skład po prostu mają, żeby się w te... Chociaż Wisła Polska też nie miała słabego w zeszłym sezonie, Lechia też. Ale no dużo będzie od warty zależało to, jak będzie wyglądał ten sezon pod kątem dołu tabeli. Plus jest taki, że chyba w czubie tabeli w tym sezonie może być ciekawiej pod koniec sezonu. Tak się zapowiada, że będzie więcej drużyn, które będą chyba walczyć o europejskie puchary. Tak bym obstawił. Nie, ja się na to nie zgadzam. Zawsze gra utrzymanie jest w moim sercu. To jest prawdziwy futbol, a nie tam mistrzostwa i trofea. Tak, tak, tak. No jakby gra o te europejskie puchary, no załóżmy, że w europejskie puchary będzie grała Jagiellonia i Zagłębie Lubin do ostatniej kolejki. No i w tej ostatniej kolejce... wygrać, bo sobie przypomnę, jaki Pogoń miała początek sezonu tego. No załóżmy, że któryś z tych zespołów no, będzie mecz o wszystko, czyli o wejście do europejskich pucharów i ta Jagiellonia Białystok tych europejskich pucharów nie zdobędzie. I w Białymstoku powiedzą, a no szkoda, no dobra, to może następnym razem, cześć czołem. A za to jak walczysz do ostatniej kolejki o utrzymanie, to są prawdziwe emocje, kibice tym żyją. Ja uwielbiałem zeszły sezon, wielokrotnie żeśmy w programie to mówili z Leszkiem, dupie mamy, kto zdobędzie tego mistrza, weźcie to, w ogóle zabierzcie to trofeum. To, co się działo na dole, te przetasowania, ta tyrana Wisły na dół, to, no, to było coś wspaniałego i to były prawdziwe emocje kibicowskie, bo to, że Jagiellonia nie zagra w pucharach, to nikogo w Białymstoku tak nie obejdzie, jak to, że na przykład, nie wiem, Górnik Zabrze w zeszłym sezonie mógł spaść, czy koniec końców Wisła Płock spadła. No, to były emocje. No, także ja uważam, że w ogóle Ekstraklasa powinna grać o utrzymanie, a tylko nie o spadek. Nie przyznawać tak. mistrzostwa, grać tylko o spadek. Więcej drużyn spada, 9 drużyn spada co roku i wtedy się robi ciekawie. Ja mówię, ale teraz tak będzie, jakaś reforma wchodzi, nie? Że w pierwszej lidze tak dużo będzie spadać drużyn? Nie wiem. Gdzieś coś czytałem, że tutaj weźcie napiszcie proszę nasi kochani widzowie mili i mądrzy na czacie, czy ja teraz bredzę i mi się to przyśniło, czy coś jest na rzeczy. W każdym razie, jeśli chodzi o Beniaminków, to uważam, że Beniaminkowie, gdyby zebrali wszystkie siły razem, to mieliby niezłą drużynę. Dać waleczność Ruchu Chorzów, bo ona rzeczywiście jest. Ja wiem, że nie ma czegoś bardziej mitologizowanego w polskiej piłce niż waleczności, bo wszyscy już zwykle walczą i nic z tego nie ma. Ale dajesz waleczność Ruchu, która jest ewidentna, dajesz stałe fragmenty puszczy i dajesz Bobka z ŁKS-u i masz utrzymanie. Ale właśnie tak, zastanawiałem się, co powiesz w kontekście ŁKS-u, co dajesz z ŁKS-u. No Bobka. Ale ładnie wybrnąłeś, bardzo ładnie. No tylko Bobek, no nic więcej, no Bobek. To tak, to bardzo coś. To tak czekałem w napięciu, co to będzie i Olek Bobek rzeczywiście. Jako młodzieżowiec i bramkarz by się przydał. Kuktacz pisze, że wchodzi reforma Ligi Przechodniej dla Miedzi Legnica, która jest za mocna na pierwszą ligę, a za słaba na Ekstraklasę. Faktycznie. Powinna być taka rzeczywiście liga pomiędzy. Szymon przelał nam 2,50 euro. Multiliga 2017 mistrzostwo. No tak, raz na 6 lat to i gra o mistrza będzie ciekawa, ale zwykle to gra o spadek jest najbardziej interesująca. Ale to niestety może być ten sezon, że to właśnie ta walka o mistrza może być ciekawa na końcu, a ta walka o spadek, właśnie mówiąc o tym meczu Puszczy z Ruchem, no to się chyba w tym tempie może dosyć szybko wyjaśnić, że tak, wiesz, od, nie wiem, 25 kolejki to Radomiak, widzę, Warta, Korona, Górnik i Piast będą wystawiali samych młodzieżowców. Bardzo szanuję Tomasza Swędowskiego. Radomiak nie, bo i tam nie mają. Jak nie mają? No, posiadały, wyciągnęli z kapelusza i jest topowym bramkarzem, to może tam jest 5 chłopa na obronę, co się marnują. Nie, Garca mówił, że nie mają. Jak pan Garca mówił, że nie mają, to znaczy, że tam po prostu chłopaki się marnują, bo gra jakiś Donis, czy tam inny dziwolo. Jakiś Donis, a tak się zachwycali tymi Portugalczykami. Ja się zachwycałem z Temedo i Enrique. I Wolskim, ale Wolski to najlepszy, jak jednak mówię o wojnie. Zdecydowanie, także... No chyba, że Radomiak jeszcze w walkę utrzymanie się. Nie, jeszcze myślę, że ktoś może zaskoczyć, to jest 10. kolejka. Rok temu po 10. kolejce Wisła Płock była mistrzem Polski, jeszcze zdążyła spaść, więc w grze utrzymanie to jeszcze się pomiesza. Ja chciałem powiedzieć, że bardzo szanuję pana Swędrowskiego z Ruchu. No są takie fajne postacie w tym Ruchu Chorzów, że wiesz, że tych czterech gości to by coś wniosło do innych drużyn,
ale razem to tak za mało tej jakości. Swędrowski, fajny piłkarz, 29 lat, więc też taka nieoczywista opowieść. Jest ze Zduńskiej Woli, a mu się udało w życiu, więc naprawdę bardzo to szanuję. Jest ze Zduńskiej Woli, a odnosi sukcesy, więc no to ciekawa historia. Znaczy taka prawda, że gdyby nie ten turbostrzał Swędrowskiego, to Rochorzu by remisu nie ugrał. No. I nie wierzę w... Myślę, że mogłoby tak być. W to, że Ruch Chorzów by przycisnął i po jakiejś super akcji rozklepania by bramkę strzelił puszczy. Swędrowski wywalił po prostu trybusza kolejki i tak. Szacun dla niego za to i Swędrowski uratował ten jeden punkt Ruchowi, no bo Ruch wtedy rzeczywiście dostał takie skrzydła, ciśniemy, no i udało się to docisnąć. Już 90. 3 gole Swędrowskiego. Ej, przyszedł mi fajny pomysł do głowy. No. Chodźmy od dzisiaj, zróbmy w ramach naszego programu pojedynek Feliksów. Mamy dwóch Feliksów, jeden jest polski przez KS, a drugi przez X. I po każdej kolejce dajemy punkt temu, który był lepszy w tej kolejce. I na koniec sezonu wygrany dostanie Puchar Feliksa. Armę dla kota. Nie, puchar za półfinał ligi, Pucharu Ligi, tam w 2007 roku. Tak, myślę, to że jest najcenniejsze trofeum. Felix z Ruchu w tej kolejce zasługuje na punkt, bo uratował punkt. No, to nie sposób swoją logiką dyskutować. Dostaje punkt, bo uratował punkt. Tak. Bardzo jesteście entuzjastycznie podeszliście do mojego wspaniałego pomysłu. Jest to najlepszy pomysł. Lepszy pomysł, jaki miałem w życiu. Ale czy drugi Felix nie dał asysty czasem? No może i dał, ale... No. A Piast ma 3 punkty. No, ale tam Krykun strzelił 2 bramki. Bez Krykuna by nie wygrał Piast. Zostawmy to, przejdźmy do niesamowitego meczu. ŁKS Krakowia. Rozmawialiśmy przed chwilą o Beniaminkach. Porozmawiajmy o trzecim Beniaminku, ŁKS Krakowia. Bardzo podobał mi się tekst Pawła Paczula o tym meczu, który powiedział, no, który napisał, że no ŁKS się już pogodził ze spadkiem po prostu. Po 10 kolejkach pogodził się ze spadkiem i tyle. Nie no, nie wydaje mi się. Przecież pamiętamy, jak kolejkę wcześniej walczyli dzielnie do końca i wywalczyli punkt. Tak więc aż tak bym tutaj nie szarżował z aż takim ostrym wyciąganiem wniosków, ale no nie wygląda to najlepiej, nie? Nie wygląda to najlepiej. Ja tak nawet sobie wczoraj spojrzałem, w sensie co mogłoby ŁKS-owi dawać jakąś taką nadzieję z takich nawet czysto statystycznych rzeczy i ŁKS tak, ma 6 bramek strzelonych, czyli najmniej w lidze. 16 straconych, czyli topowo w lidze, bo tam są zespoły, które mają więcej, ale różnica bramek między strzelonymi a straconymi minus 10 jest absolutnie rekordowa w lidze i to tak rekordowa, że druga drużyna ma minus 7. Więc to już mówię takie czysto statystyczne rzeczy. Nie wiem, sprzedadzą tego Bobka za 2 miliony euro i nie wiem, niech se kupią. No za 2 miliony euro to już se kupisz paru. Panowie, dopóki jeszcze pan Płatek zdąży przyjść, kupić ten Płatek, LPS, no tak. Kupić sobie całe te rozgrywki, zrobić z nimi co chce, spokojnie, to wszystko, to nie ma znaczenia te wyniki ŁKS-u, bo i tak pan Płatek przyjdzie, już jest, zatrzasnął się w windzie na ŁKS-ie. No kto mógł to przewidzieć? On już by przejął ten ŁKS w minionym tygodniu, gdyby nie zatrzasnął się w windzie na ŁKS-ie. Pisz, no nie. Gdzie jest pan Płatek? Dlaczego nie kupił ŁKS-u w minionym tygodniu? Co tygodniowy kącik, dlaczego pan Płatek w minionym tygodniu nie kupił ŁKS-u? Nie no, ale to też fajnie, że tak pan Płatek patrzy na ten ŁKS i mówi, tak z tygodnia na tydzień ten pan Płatek mówi, o kurde, no w zeszłym tygodniu nie kupiłem, ale po tym tygodniu to bukuj mi tam bilety do Łodzi. Jak się do Łodzi leci? A co tam będziemy lecieć? Pociągiem jedziemy, byle szybciej. Ten, że wy mi załatwiaj tutaj. Jego decyzja jest uzależniona od kursu Bitcoina. No, może. Bardzo możliwe. Bitcoin teraz, słuchajcie, idzie do góry. Idzie do góry i to bardzo poszedł do góry akurat dziś. Więc całkiem możliwe, że pan Phil... Dzisiaj to jest ten dzień.
Tak, że pan Phil już teraz przebiera nogami, już tylko mówi, dobra, to poszedł do góry, teraz tylko poczekam parę dni, żeby się ten kurs potwierdził, nie było żadnych wahań więcej i kupuję. Tak więc kibice UKS-u, możecie się cieszyć. A ja widzę jeszcze jedną nadzieję dla UKS-u. Otóż w Pucharze Polski bramkę strzelił Anton Twase, który być może zaczyna, wiecie, wracać do formy i nawet z Krakowem zagrał minutę. Tak więc powoli, krok po kroku, tutaj widzę, miał 5 minut z Bartem, 7 z Puszczą. No teraz dostał tylko minutę, bo się zmęczył trochę z Kaliszem, więc no spokojnie, ale no jest jakaś nadzieja tutaj personalna. Moim zdaniem, idąc z tym tokiem rozmowania, za 90 spotkań pan Fase rozegra 90 minut i to będzie jego wielki, wielki przełom dla niego i dla całego, myślę, ŁKS-u. Ja myślę, że jeśli zbawcą ŁKS-u ma być pan Anton Fase, no to dlatego właśnie ŁKS nie jest faworytem do Mistrzostwa Polski. No, w tym sezonie nie jest rzeczywiście. Najgorsze... Właśnie mnie to obracasz do głowy, że ten pan Phil Płatek miał już kupić ŁKS, ale uznał, że jednak kupił małpę NFT za te pieniądze. I w takim czasie się okazało, że niestety małpa NFT straciła na wartości do zera. Tak, bo sobie pomyślał, że o, kupię małpę NFT, to wtedy za pół roku kupię ŁKS i jeszcze 3 piłkarzy do niego z ligi francuskiej. Tak miało być. No i oszukali go rzeczywiście na te NFT-ki. Tak mogło być. Może pan Płatek czeka z ŁKS? Ja jeszcze mam taki ból z tym ŁKS-em, że oni też no, w tej drugiej połowie mieli jakieś tam sytuacje. I kombinują, są jakieś akcje, że możesz walić z Kajora, zamknąć oczy i tak dalej, wchodzisz w to pole karne, to nie, my jesteśmy ŁKS, ja dogram piłeczkę, żeby mój napastnik strzelił do pustej, bo my ŁKS, jak nie strzelamy do pustej, to w ogóle dla nas te bramki się nie liczą. Kurczę, no chłopie, masz jakąś akcję, nie idzie, zamknij oczy, walnij z tego Kajora, wejdzie to, wejdzie, nie wejdzie, to wiesz, takie przekombinowanie taktyczne tego wszystkiego. Tego mi trochę w ŁKS-ie taki brakuje, chłopskiego rozumu, UEFA chłopski rozum, pro po prostu, dobra, no nic, coś zróbmy, co niekoniecznie będzie piękną piłką, tylko zamknięciem oczu i jakoś to będzie, no gorzej być nie może, no. Fajnie, że też nadzieje dla ŁKS-u to jest tak, przyjdzie pan Płatek i to kupi, choć nie kupuje od roku i czeka, aż po prostu ŁKS będzie te kupienia za żabsy, że trzeba grać brzydziej, że trzeba czasami zamknąć oczy i uderzyć i jest pan Anton Fase. No jakbyśmy zebrali te wszystkie nadzieje ŁKS-u, to chyba i tak nie utkalibyśmy zbyt mocnej nadziei, że tak powiem. No najsłabsza drużyna w lidze, po prostu. ŁKS. Ale ten, ale jest jeszcze kolejna nadzieja, bo no nie wiem, czy też was te plotki, ale również plotki dobiegły, że Kazimierz Moskal to właściwie już wiadomo, kto jest winny wszystkiemu, co złe w ŁKS-ie. To Lech Łojżyński? Ale nie, zupełnie szczerze, bo wy naprawdę, w sensie, bo ja nie wiem, ja się nie znam, może za krótko jestem w tym uniwersum, ale wyobrażacie sobie, żeby w ŁKS-ie Kazimierza Moskala zwolnili? To byłaby kompromitacja ŁKS-u. Taka sama jak zatrudnienie Ramireza. Ja sobie wyobrażam, bo jednak te pieniądze ekstraklasowe to jest często dla klubów zbyt duża pokusa i jeśli by się znalazł jakiś cień szansy na to, że ktoś może by lepiej punktował, no to mogą się wtedy na pana Kazimierza wypiąć. Ale oczywiście nie życzę mu tego, wydaje mi się, że nie on jest problemem i też bym nie przesadzał z osądami, że to jest najsłabsza drużyna w lidze, bo myślę, że z ruchem tak na... No ale Mietek, jakby my nie przesądzamy, że ŁKS jest najsłabszą drużyną w lidze, ale ŁKS jest drużyną, która może się przemieszać w tyglu Puszcza Ruch ŁKS, co daje jej dokładnie ten sam efekt końcowy. Znaczy, więc to jest w tym wszystkim smutne. No. Jest jeszcze to, że widzisz, dyskutujemy o tym, czy gorszy jest Ruch, czy gorszy jest ŁKS, a spadają 3 drużyny. To jest pewien zasadniczy problem ŁKS. No tak, to jest pewien problem, zdecydowanie. No ale cóż, no niech się cieszą tym sezonem. A słuchajcie, mam do was pytanie. Myślicie, że Pirulo strzeli jeszcze kiedyś gola w Ekstraklasie? Bo kurde, miał taką patelnię w tym meczu, że aż mi przykro mi się zrobiło. Ja powiem, no, mi się przykro zrobiło, bo ja go lubię. Nie? To jest chyba fajny gość. No nie znam go, ale no nic z tego nie mam. I prędzej Śląsk nie wygra. No, teraz to już strzeli, już może się przełamie. Prędzej Śląsk nie wygra meczu.
Tak, jestem stanowczy. Prędzej Śląsk nie wygra meczu niż Pirula Szczelga. On ja był powiem jakimś tak, bohaterem po prostu dramatycznym jakiejś takiej smutnej książki, wydaje mi się. Ale w całej akcji Pirulo, który miał tą patelnię, nie wiem, czy zwróciliście uwagę na ten kolejny przebłysk geniuszu Kaja Tejana, który puścił tą piłkę między nogami i wyłożył to Pirulo ten. I mówię tu zupełnie bez żadnej szydery o tym właśnie FIFA Street Footballowym przebłysku Tejana, który właśnie robi coś takiego. No i co z tego, że on ma te FIFA Street Football przebłyski geniuszu, jak naprawdę, no już lepszej akcji Pirulo mieć nie będzie. I najlepsze jest to, że ten chłop w zeszłym sezonie walnął 16 bramek, a w tym sezonie zapowiada się na to, że jakby, no, jak jedna będzie to dużo. W lepszej drużynie Tejan to jest gość. Takie, które może pograć z innymi. Dajcie mi spokój. Znaczy, powiem szczerze, ja nie wiem. Czy było jedno i should be a goal, bo tam wybronił ten Madejski, nie? Taki strzał po krótkim rogu. Być mocny. Ja nie podpisuję się pod tezą Leszka, że Tejan w innej drużynie to byłby gość, ale podpisuję się pod tezą, że bardzo chciałbym zobaczyć Kaja Tejana przynajmniej w średniaku jakimś ligowym. Jak on rzeczywiście się z jakimś innym składem by pokazał, bo to naprawdę mogłoby pójść w bardzo ciekawą opcję, że Tejan w ogóle nagle miałby jakąś rundę geniuszu i 10 bramek. I w ogóle bym się tym nie zdziwił. Z tym Tejanem jest moim zdaniem tak, że on musi grać właśnie w takiej sobie drużynie, bo to sobie może pozwolić na bycie sobą. Może tak być. I na tle kolegów często to bycie sobą wygląda chociażby obiecująco. Ej, no to powiem ci szczerze, że Mietek, nie dodałeś otuchy w serca kibiców ŁKS-u po tej tezie, że Kaj Tejan to by sobie w średniaku nie poradził, ale w ŁKS-ie to może być sobą i właściwie się wyróżni. Może być sobą, na plecach ma oddech Antona Fase, który chyba w ogóle minutę dostał w ostatnim meczu. Tak więc no to jest bardzo komfortowa sytuacja dla Kaja Tejana, nie? Taki bycie w tym ŁKS-ie. Tak mi się trochę tak, trochę tak. Ale ciekawe mnie właśnie, co się stanie dalej z jego karierą. Jak już znaczy Zirfo pisze o przyszłości, że jesteście cwani, bo Tejan nigdy nie pójdzie do lepszej drużyny, więc nikt nie zweryfikuje tych słów. To niestety może być prawda. Ale lubię gościa, no lubię go. Co mam poradzić? Lubię go. Fajnie się go ogląda. Jest coś w ŁKS-ie, za co warto ich oglądać. Kaj Tejan. To już jest bardzo dużo. Prawda. Stal Mielec by oszlifowała Tejana, piszę. No, Stal Mielec to jest taki klub, w którym Tejan, powiem szczerze, że jakby ten ŁKS spadł, taka Stal Mielec i tak wyrzuci 14-17 piłkarzy, bo taki ten, i trzeba będzie szukać napastnika. Ja tu widzę, że ta historia się pisze. Tak, dobry kierunek. Zdecydowanie ja byłbym za tym, żeby tak to zrobić. Ja sobie piszę, że teraz przejdzie do jakiejś wymarzonej Ligi Karaibskiej. Słuchajcie, dużo mówimy o ŁKS-ie, ale Cracovia wygrała ten mecz 2-0. W końcu defensywa z Glikiem nie straciła żadnego gola. Myślę, że tak w pierwszych 30 minutach już Cracovia mogła prowadzić 5-0. Co z tą Cracovią? Bo jak zawsze jest problem, żeby coś o niej powiedzieć. Nawet jak wygrała i zagrała... Ale słuchajcie, a propos Kaja Tejana, to była właśnie sytuacja, w której Kaj Tejan prawie strzelił bramkę, Madejski wyciągnął i on tam, Kaj Tejan, po prostu potraktował Glika jak jakieś dziecko, z którym zagrał. Bo Kaj Tejan to jest, ma umiejętności duże. Glik nie dał rady Tejanowi i to trzeba przyznać, że tylko postawa bramkarza Cracovii uchroniła go od tego, że w powtórkach mielibyśmy sytuację, w których po prostu Kaj Tejan ośmiesza Kamila Glika. No ale efekt jest taki, że bramki nie stracili i to trzeba przyznać. Ja na miejscu ŁKS-u zaorałbym tą murawę, wylał asfalt, narysował jakieś napisy FIFA Street i przynajmniej na własnym stadionie Kaj Tejan by wszystkich po prostu mykał i strzelał bramki. To by mieli taką jedną przewagę i tu widzę dla ŁKS-u jakąś nadzieję, tylko niech zaczną ten asfalt już tam lać i robić takie metalowe bramki z łańcuchami zamiast siatki. To podstawa. A co do Cracovii, chciałbym... Tejana możemy wystawić jeszcze, że ci wejdę w słowo, Julku, w tym turnieju Erika Cantony. Będziemy dumni. Tak. Oj tak, no to tamto by w ogóle już było coś wspaniałego, bo był turniej na statku i był turniej z Erikiem Cantoną z Diabłami. Tak, też. To w każdym z tych turniejów mógłby zagrać Kaj Tejan. A co do Cracovii, chciałem coś powiedzieć, ale ta pierwsza połowa, no fajnie, no ścisnęli ten ŁKS, jak
jak skórkę od, nie wiem, czego się ściska skórkę. Ty mnie tak gotujesz. Skórka się ściska jakoś? No nie wiem, żeby tam jak dla smaku coś dać, nie jakieś skórki tam, nie wiem, z pomarańczy coś, nie tego jest? To się ściera chyba, nie ściska. Okej, no dobra, to starli ten ŁKS jak skórkę od czegoś, co się dodaje do gotowania. No a w drugiej połowie znowu, no widzisz, no i tu mówimy, a tutaj Jan strzelił, a tu Pirulo miał patelnię, no i co tej Krakowi powiedzieć, no bo ja nie mam żadnej tezy, nie mam żadnych wniosków. No ja mam taki wniosek, że Rakoczy, ja zawsze lubię jak piłkarze nie wyfruwają z klubów zbyt szybko, ale moim zdaniem Rakoczy to już jest może moment, żeby on, no mi by się marzyło, żeby został w Ekstraklasie w lepszym klubie. Co pewnie się nie wydarzy, bo wiemy, jak wyglądają te transfery. Chociaż no raz się wydarzyło, jeśli chodzi o Slisza, nie? Udało się Legii kupić i może Legia powinna pomyśleć, że kurde, opłacało im się to wtedy. Ale Rakoczy jest chyba teraz więcej wart niż Slisz wtedy tak. I Krakowia by za niego pewnie chciała, nie wiem, piątkę. Może pójdzie do ŁKS-u, pan Płatek, jak kupi ŁKS, będzie go stać. Będzie jedynym w Ekstraklasie klubem, którego będzie stać na Rakoczego. No myślę, że tak, dla ŁKS Płatka to będzie fajny krok dla Rakoczego w jego karierze, to jest bardzo, bardzo logiczne. No, byleby tam karnych w tym ŁKS-ie pana Płatka nie strzelał, bo nie idzie mu za dobrze. Szymon, wycisnęli jak cytrynę, Juleczko. Tak mówią, Adam Sliś miał klauzulę wtedy, dlatego tylko im się udało, tak, no jeśli chodzi o transfery wewnątrz ligi, to mamy sporo do przepracowania. To jest, kurde, wiadomo, że to jest takie obrażanie się na rzeczywistość, na którą nie mamy wpływu i ona jest jaka jest, ale no jest to trochę wkurzające, że w ogóle nie ma szans, żeby Rakoczy poszedł do lepszego klubu ekstraklasowego, że jak już gdzieś pójdzie, to po prostu wyjedzie z jakiejś Belgii czy, nie wiem, Stanów Zjednoczonych i tyle go zobaczymy. No tak, a wiadomo, że jak w Belgii dużo lepszy od niego zawodnik, Skóraś aktualnie gra, tam łącznie uzbierał z jakiejś 80 minut w 15 spotkaniach. Także, a co zrobił Skóraś? Aż tak słabo Skórasiowi tam idzie, nawet nie... Słabo, nie, wiesz, to, bo akurat wczoraj przypadkiem patrzyłem na to, ile gra. I gra ultra mało. Ta, a jak wchodzi, albo jest w ogóle bez gry, albo wchodzi na jakieś minuty. Ale jeszcze chciałem sprawdzić jednego zawodnika, który moim zdaniem zjada potencjałem Rakoczego, czyli Łukasz Łakomy, jak on gra. Gra dużo, gra. Będzie w Lidze Mistrzów grał, więc aha. Łukasz Łakomy jest spoko, wybrał nieoczywisty kierunek szwajcarski, także duże gratulacje. Życzymy dużo zdrowia panu Januszowi Filipiakowi, to jest bardzo, bardzo ważne. Najważniejsze, cokolwiek się zdarzy w Krakowie, to najważniejsze, żeby pan Filipiak wrócił do zdrowia. Dariusz Żuraw, jak donoszą wróbelki, oglądał z trybun mecze ŁKS-u z Krakowią. Tak donosił Wojtek Bąkowicz. No moim zdaniem po prostu jest pasjonatem dobrego futbolu, Dariusz Żuraw. Dariusz Żuraw. Czyli że co, naprawdę wzięli, zwolnili tego Moskala, żeby wziąć Dariusza Żurawa z całym sądzukiem. No to byłoby bez sensu. Ale to cały ŁKS. Ja bym... Nie. Znaczy, ja się tylko zastanawiam, nieważne, czy to jest trener Żuraw, czy to jest trener... Czy przyszedł tu Carlo Ancelotti na tą rozmowę kwalifikacyjną? Jak taka rozmowa kwalifikacyjna mogła wyglądać? Że on przychodzi, mówią, kto u was tam trenuje? Bo ja nawet nie patrzyłem, bo ja tylko na skład patrzyłem. Kurczę, ale wy macie grajcarów. Hoti? Wow, no to jest w ogóle topowy środkowy pomocnik ligi. Tejan? Tylko tyle bramek? Chyba coś trener źle go ustawia. Pirulo? Bez 17 asyst w 10 meczach? Kurczę, ale amator musi was trenować. Co? Flis i Głowacki na obronie? A wy w ogóle straciliście bramkę? Kurczę, nie wiem, kto was trenuje, ale musi być bardzo słaby, bo ja, Dariusz Iksiński, trener, jak wezmę tą ekipkę w swoje obroty z tą ławeczką, Śliwa, Lorenz, Marciniak, Arndt, Gulen, to przecież ja tu wam zrobię nie wiadomo co. No ludzie, kochani. A, ludzie kochani, przede wszystkim. Jak, nie, szczerze mówiąc, jak zwolnią Kazimierza Moskala, to jest ostateczne podpisanie na siebie wyroku śmierci. To jest w momencie zwolnienia Kazimierza Moskala, ŁKS wypisuje sobie sam kartkę. Do widzenia, Ekstraklaso, bardzo nam było miło. Przepraszamy, do zobaczenia za 3-4 lata, jak Kazimierz Moskal wejdzie do tej samej wody po raz nie wiadomo który, jeżeli by jeszcze w ogóle chciał to zrobić, bo
Bo karanie trenera za to, że wycisnął z tego UKS-u w tej pierwszej lidze jakieś niesamowite wyniki. Tak. Przed sezonem przecież było mówione, kurczę, UKS jak na szóstkę się załapie, to będzie świat i ludzie. A UKS to tak środek tabeli, a jeszcze może się nawet zakręcić na dole. Tak było mówione. Dlatego powiedziałem, że UKS by się skompromitował, gdyby zwolnił Moskala. Tak, Moskal ja ma prawo spaść z tym UKS-em. Szczególnie, że już kiedyś zachowali się wobec niego właśnie w taki sposób. Poprzedni pobyt UKS-u w Ekstraklasie, też awans z Moskalem, też awans, w który nikt nie wierzył, też Moskal wyrzucony i nic to nie dało wtedy. I tylko się wstydzili później tego zwolnienia. Zostawić pana Kazimierza Moskala ręce precz. Ja też jestem za tym. Ręce precz od pana Kazimierza Moskala. UKS-ie, jeżeli naprawdę chcesz mieć nadzieję na to, że to ten zespół odpali, bo nie takie cuda działy się w Ekstraklasie, to tylko pod Kazimierzem Moskalem. W momencie, jeżeli zmienicie trenera, to spadliście. No to podziękujcie za udział w tej lidze. Jedyny zarzut, że nie potrafi bardziej wykorzystać Nelsona Balongo, bo ja tam oglądam czasami te mecze rezerw UKS-u, Nelson Balongo. Co prawda marnuje co mecz dwie sytuacje do pustej bramki, ale no to kwestia czasu. Bramki jest jak ketchup. Raz strzeli i pójdzie. To jest jeden zarzut. To jest zawodnik wychowany w belgijskiej szkółce, tak więc ja się dziwię, że w sumie nie spróbują chociaż tego Nelsona Balonga. Co mają do stracenia w tym momencie? To, że jest no beznadziejny w rezerwach. Balonga najpierw musi wygrać rywalizację z Fasé, a sam powiedziałeś, że... W szaleństwie jest metoda. Może po prostu te rezerwy są za małe dla niego, żeby pokazał potencjał Nelsona Balonga. Akurat drużyna rezerw to jest bardzo mocna UKS-u, więc tam akurat nie ma panie się do składu rezerw, to nie jest żadna tam, wiesz, śmichy-chichy, bo to zaraz będzie drużyna z pierwszej ligi. To jest wicelider tabeli drugiej ligi, także UKS spadnie, UKS awansuje w tym sezonie. To jest derby UKS-ów. A co do jeszcze trenera Moskala, to wiecie, ja wszystko rozumiem, nie? Że tam moim zdaniem za wcześnie, ale że no, doszliby do wniosku, dobra, to strażaka bierzemy, no bo tutaj nic nie ma, czasem jakiś strażak może przyjdzie, uciła jakieś punkty, no ale z całym szacunkiem, Dariusz Żura, ani ale to strażak, to, ale... ani to architekt, ja nie wiem w sumie. Wiecie, muszę aż sprawdzić, jak ostatnio Dariuszowi Żurawiowi szło. No ale też pamiętaj, że znaczy ja nie wierzę, że UKS zmieni trenera, nie chcę nawet o tym słyszeć, tak. Ale też jest liczba trenerów, którzy wejdą do tego UKS-u, no nie jest niezbyt duża. No. Trenerów Pan z doświadczeniem... Z tak. Badia może wejść i wtedy Badia, matematyka. Tak, Badia, Badia i wejdzie ze swoją matematyką na ostro. Akurat z UKS-u jest bardzo niedaleko ze stadionu na Politechnikę Łódzką, więc akurat to byłoby fajne połączenie. I pan Dawid Badajdia będzie mógł sobie dokładnie liczyć punkty, kiedy straci matematyczne szanse. No nie, no to tylko Kazimierz Moskal do UKS-u. To jest moim zdaniem ostatnia nadzieja na wyciągnięcie tego klubu i to jest prawdziwa nadzieja, a nie jakaś złudna nadzieja sprowadzenia no nie wiadomo kogo. No. Adam opisze, że Dariusz Żuraw to straszak. I to jest taki sens, że kluby mogłyby płacić Dariuszowi Żurawowi za to, żeby przyjechał na ich mecz. Ale też Moskala nie było na tym meczu, miał czerwoną kartkę, więc tutaj UKS źle ale zrobił. Widział w telewizji, może wiesz. Może w radiu słuchał. Tak. Na Dariusza Żurawa, mam przerąbane. I tutaj za tydzień Dariusz Żuraw na stadionie Radomiaka. Tak. Dariusz Żuraw na stadionie na meczu Ruchu. Kurde, świetna taktyka. Ciekawe, ile by musiał brać za taki mecz. Dobrze, drodzy. Widzew Łódź grał swój mecz i go przegrał z Piastem w Gliwicach. Bo tak robi Widzew Łódź, że czasem przegrywa z drużynami lepszymi od siebie. Takie szalony zespół to jest. A wydawało się, że Piast Gliwice już nigdy nie wygra meczu. A jednak... Wydawało się, że Piast Gliwice już nigdy nie strzeli trzech bramek. No. Że nie strzeli w ogóle z gry bramki. No to dużo rzeczy się wydawało, na szczęście Widzew Łódź pomógł tutaj. Ja mam kontrowersyjną tezę, ale możecie się podpisać albo nie po tym. Uważam, że po tym meczu Janusz Niedźwiedź powinien z Widzewa odejść. To jest kolejny frajerski mecz, Widzewa jest źle poukładany taktycznie. Grają nie całe spotkanie, tylko jakieś fragmenty, pierwsza połowa do zapomnienia. Janusz Niedźwiedź w Widzewie, moim zdaniem ten związek się już wypalił. To jest ciągle taka drużyna, Niedźwiedź nie potrafi nic innego wymyśleć, niż tylko liczyć na błysk Pawłowskiego, prawda? No ile można? No od trenera,
który jest w Ekstraklasie, oczekuje, że miałem jakiś plan B, jakiś plan C, a nie tylko patrzymy wszyscy, co zrobi Pawłowski. No ja się zgadzam z tą Jurką. No i oczywiście już słynna obrona Widzewa, naprawdę tak. Takiego monolitu w Ekstraklasie dawno, dawno nie było. Te boki obrony to jest dobrze, że nie zostały wzmocnione w przerwie letniej, bo to zupełnie nie wymagało wzmocnień. Przecież przedłużyli kontrakt z Pawłem Zielińskim, a Paweł Zieliński to obiecał, że jego brat Piotrek przyjedzie oglądać mecze Widzewa. Jeszcze nie przyjechał, dlatego mu go przedłużyli, żeby dać mu kolejny rok na to, żeby brata Piotra tutaj ściągnął, więc to był, no akurat to był dobry ruch Widzewa. Ludzie piszą, że Krykunowi wmówili, że grają z UKS-em. Tak. On nie kuma, że w Łodzi są dwie drużyny. Myślał, że to UKS i się spiął. To jest to. No ale Juku, co, nie podobała ci się gra Juana i Bizy? No nie, to generalnie, znaczy Juan i Biza na tyle... Znaczy, może teraz na Ibizie jest ten festiwal chyba i po prostu smutno było, że musi być... Powiem ci tak, Juan i Biza wygląda jak Kajtejan. No na tle beznadziei to zrobisz cokolwiek, to jest dobrze, ale to nadal jest słabo. Więc no generalnie, no, ja już mówiłem, ja od pół roku mówię, że trzeba wymienić tą obronę, rzeczywiście sprowadzono Silwę i tego Ibizę. Nie wiem, może tego, nie wiem. Ja już szkoda strzępić ryja na tą obronę Widzewa, bo to i tak nic by nie dało. Dobra, ale bramki żadnej nie strzelili też, nie? Więc ogólnie też problemem Widzewa może być chyba to, że opierają bardzo jakieś 90% swojej siły ofensywnej na tym, czy Bartłomiej Pawłowski zagra dobry mecz, czy nie. No bo, że Sanchez zagra, to jest bardzo małe prawdopodobieństwo. Raczej nie zagra, niż zagra. Jak zagra, no to faktycznie wtedy gra przeważnie już bardzo dobry mecz, ale rzadko się to trafia, więc cała siła w Pawłowskim. A bardzo ja Pawłowski, chciałem jeszcze powiedzieć jedną... On nie jest Ronaldinho. Tak, ale ja jeszcze dodam jedno. Ja wiem, że to zabrzmi bardzo kontrowersyjnie, ale uważam, że Bartek Pawłowski rozgrywa od roku aktualnie najgorsze mecze w Widzewie. W sensie on jak przychodzi co do czego, to strzela bramkę i robi to, co potrzeba, ale generalnie jak popatrzysz na jego cały mecz, to on, no nie wiem, nie ma trochę takiego błysku, zrywu, to co miał w zeszłym sezonie i trochę tego brakuje. Znaczy, nie uważasz, że rzutuje na to, że cały Widzew w tej pierwszej rundzie jesiennej tak wygląda? Tak, ale to, żeby nie było, to nie jest żaden zarzut do Bartka Pawłowskiego. To tylko pokazuje, jak po prostu jest ten słaby klub jako całość i skład, że Bartek Pawłowski nawet bez tego błysku nadal jest najlepszym zawodnikiem Widzewa i to cały Widzew leży na jego plecach, więc to zero zarzutów dla Bartka Pawłowskiego. Ja tylko mówię, że grał lepiej Bartek Pawłowski. Po prostu. Nie mówię, że miał lepsze cyfry, mówię, że grał lepiej. No ale no, jak masz za sobą takich profesorów jak Szechu, który nie, no teraz to już na pewno odpali, przecież chłop dopiero rok w Ekstraklasie gra, a to jest taki transfer, że od tego Albańczyka zaraz będzie się Intermediolan zabijał, no to no, nie będzie się zabijał. No, Dominik Kun, legenda, bo zrobił bramkę na awans i bramkę na utrzymanie, do podziękowania. No to nie jest piłkarz na Ekstraklasę. Marek Hanouszek, no chyba się trochę wypalił, bo też jest słabo. No, Żyro nie będę wspominał. Tak. Żyro nie będę wspominał, ale bo ja już... Josue. Tam to była jego najlepsza akcja w tym sezonie chyba. Ale czekajcie, bo Merit się ze mną kłóci, że ja meczu nie oglądałem, bo ten samobój to było spłynięcie z twarzy, że wszystkim zaliczałem takie bramki. No nie, no to był samobój, no. Nie byłoby bramki, gdyby się piłka nie odbiła od nogi Placha, więc no, bez przesady znowu. To był samobój. Pechowy, ale samobój. To już co najmniej, wiesz co mnie na przykład, bo już to była bramka, umówmy się, która no, nic w meczu nie zmieniała tam w ostatniej minucie. Mnie jeszcze wkurza. Nie, ona tak była wcześniej, w ostatniej minucie Rondić. Powiem wam tak, Sebastian Kerk to jest gość, którym pokładam jakąś nadzieję, jeśli chodzi o Widzew. Znowu wszedł, asysta, miał fajny mecz chyba w Pucharze Polski, z tego co słyszałem, no bo tak mogło być, nie widziałem tego spotkania i to jest taki argument. Natomiast to jest szósty mecz z 10 w Ekstraklasie, w którym Widzew traci 2 gole. No więc to cały czas jest podobna historia. Ciekawe jest też to, co
widziałem taki wykres statystyczny na Twitterze, gdzie Jordi Sanchez tak głęboko musiał wracać w tym meczu po piłkę, że jego średnie ustawienie pozycyjne było niżej niż Kuna. A Kun nawet nie jest jakimś bardzo ofensywnym napastnikiem. I on miał średnio wyższe ustawienie pozycyjne niż Jordi Sanchez. Sanchez nie dosyć, całkowicie odcięty został, całkowicie, no nie wiem, wyciągnięty, no, no nie było go, po prostu schowali go do kieszeni tak mocno, że już bardziej się nie da. Także no, jeśli widzę, musi się opierać tylko na Pawłowskim, to tak to wygląda. On potrzebuje po prostu Sancheza, który też ma trochę przestrzeni, bo jak no, Sanchez jest naprawdę w formie, to potrafi być bardzo niebezpieczny. Ale wiesz, no, to jest taki problem, że ten Sanchez się tak cofa, no bo tych piłek nie dostaje, on się wkurza, potem jest jego efekt expected machanie łapami i wyłapał kolejną żółtą kartkę i w przyszłym meczu dla odmiany sobie po no prostu tak. nie zagra. Najlepsze jest to, że największym problemem Widzewa i to, co przestało funkcjonować po rundzie zeszłej jesieni, były no wtedy jeszcze wahadła, teraz boczni obrońcy. W temacie bocznych obrońców, czy tam wahadeł, nie zostało zrobione nic oprócz przedłużenia Pawła Zielińskiego. No to gratulacje, brawo Widzewie, super to rozegraliście. Mamy teraz na bokach obrony Milosza i Fabio Nunesza. A jakby ktoś chciał zagrać, no to kto może zagrać? Paweł Zieliński może zagrać. A Paweł Zieliński został przedłużony tylko po to, że zimą idę o zakład, że będą z nim rozmowy. Rozwiążmy ten kontrakt, idź gdzieś tam do Wieczystej albo Chrobrego Głogów, bo my potrzebujemy miejsca dla kolejnego bocznego obrońcy. To jest taka polityka klubu. Opcja tego, że na przykład nowy trener chciałby grać na dwóch napastników, no istnieje do momentu, jak z nich jeden na przykład nie złapie kartki, czegokolwiek i tak dalej, bo napastników w całym klubie jest dwóch. Najbliższy napastnik to jest Kajtajan w ŁKS-ie i szczerze zupełnie bym się cieszył, jakby go ściągnęli do rotacji do Widzewa. Słaba jest kadra Widzewa, po prostu fajnie, że jest indywidualność typu Kerk, który może wreszcie odpali i dojdzie do takiej formy, że będzie dzielił i rządził, ale co się stanie, jak nie odpali? Bo taka opcja też istnieje. A pamiętajmy, Julek, że to jest kadra budowana między innymi za pieniądze przesunięte z Akademii, że w zasadzie w Akademii nie ma już prądu i piłek, bo te pieniądze zostały przesunięte na budowę potężnej pierwszej kadry, więc to naprawdę wystawia taki rachunek i po prostu pokazuje, jak konkurencyjna robi się Ekstraklasa z perspektywy takiego Widzewa, który no po prostu no, fajnie, że jest fantastyczna atmosfera, że jest mnóstwo kibiców, wszyscy to doceniają, szanują, ale finansowo to wydaje mi się, że Widzew wcale nie jest tak, że musi być koniecznie gdzieś tam, nie wiem, nawet w środku tabeli. Tak. Wiesz co, ja mam taką tezę, że fajnie, że jest atmosfera i stadion wypełniony, ale jeszcze fajniej by było, jakby byli boczni obrońcy. No tak. Ale co, wola być bocznych obrońców od wypełnionego stadionu? Wiesz co, bo wypełniony stadion nie zapewnia utrzymania, a boczni obrońcy to jest jednak duży krok do przodu w walce o utrzymanie, więc jakby wiesz, chyba tak, wolałbym niepełny stadion, bo i tak karnety zostały sprzedane i hajs mają, niż to, że nie mamy bocznych obrońców, a Fabio Nunes to, co zagrał w tym meczu, no to po prostu ręce same się składają dla oklasków. Kibice Piasta Gliwice oklaskiwali go długie minuty. MVP meczu dla Piasta. Nawet Krykun tyle nie zrobił. Tak, tak. Ale tak ogólnie rzecz biorąc, to ja bym aż tak tragiczne tony nie uderzał, bo przyjście trenera Myśliwca dało jakiś progres, tak mi się wydaje, w trzech meczach. 4 punkty to nie jest aż taki zły wynik, też pewne zwycięstwo w Pucharze Polski, tak więc spokojnie, no, trzeba dać Myśliwcowi pracować. Oczywiście ta kadra, tak jak mówisz, ona nie jest zbyt mocna i widzę, raczej będzie drużyną, która skończy w dolnej połowie tabeli sezon, ale no wiesz, nie jest... Nie musicie patrzeć zbyt daleko jako kibice Widzewa, żeby się pocieszyć, że sąsiad, że u sąsiada to już jest w ogóle, nie? Że to przynajmniej nie jest u nas tak jak u sąsiada. No ja się zgadzam, tylko Widzew sobie kupił jedną rundą, jeden sezon Ekstraklasy i prawdopodobnie Beniaminkami kupuje sobie drugi sezon w Ekstraklasie. Tylko co z tego, jak to wszystko jak krew piach idzie po prostu, bo Bartek Pawłowski no, już powiedział chyba dosyć jasno i dosyć dawno temu na antenie Kanału Plus, że
no, trzeba zarobić pieniążki w pieniądzosporze po tym sezonie, tak? No i ja to rozumiem, bo wiadomo, przywiązanie do klubu i tak dużo tu zrobił, no ale nie wiem, dzieci lubią jeść, żona lubi mieć ciepło w domu, paliwo do auta. Podobno Bartek Pawłowski lubi szynkę i sery na przykład. I z tego ostatnio jak byłem w sklepie, znaczy poprawcie mnie, bo żeby nie było. Ostatnio jak byłem w sklepie i chciałem zapłacić przywiązaniem do Widzewa, to powiedzieli, że nie można, że jeszcze tego nie wprowadzono. To chyba, że to już jest. Bo jak jest, ja jest, ale musisz aplikację mieć, aplikację taką. To był sklep, aha, okay. Widzewa? W sensie chciałeś z gadżetami? Nie, no chciałem kupić szynkę i ser za przywiązanie do Widzewa. I nie mogłem. No i Bartek Pawłowski, obawiam się, że też no, nie będzie. Ale Jurek, to wiesz, to są problemy na przyszły sezon, bo Pawłowski wierzy, że nie odejdzie zimą, tylko jak coś to po sezonie, więc to nie są problemy na tu i teraz, moim zdaniem, tak? Gdyż, z drugiej strony, to jest Piast u siebie. No to nie jest tak, że jest wielki skandal, że przegrywasz z Piastem na wyjeździe. Nie, no, oczywiście, tak? No, oczywiście, ale no wiesz, po prostu pierwsza połowa no, była ultra słaba. No powiedzmy sobie szczerze, na pierwszą połowę Widzew nie wyszedł. No. No i to jest takie właśnie znowu, ale no dobra, no ale w drugiej połowie trochę zagrali. No fajnie. Ja wręczam ci dyplom za dobre 30 minut w Ekstraklasie. U mnie w podstawówce wręczali takie dyplomy niektórym, że za udział w zawodach. No to mniej więcej tak, za to możemy. Dla mnie największym takim problemem Widzewa też znowu jest konkretna liczba, 16 straconych bramek, no więcej ma tylko Puszcza i Ruch, tyle samo ma ŁKS. Czyli Widzew jako jedyna drużyna w lidze traci bramki na poziomie Beniaminków 3. No, tak, także no, jakby to, że z obroną są problemy, to chyba wszyscy wiedzieli, bo przecież jeszcze pan Ibiza został sprowadzony na ostatnią chwilę, tak? Ale wygląda nieźle ten Ibiza, ja też się zgadzam z Mieciem, że tu są nadzieje. Ale co z tym Piastem? Co o Piaście powiemy? Tomasiewicz, no genialne właśnie. Podanie, uwielbiam gościa. Tomasiewicz, ja, Tomasiewicz zagranie kolejki, to podanie, jak tam po prostu kupili żyrę jak worek kartofli, coś wspaniałego. Tomasiewicz to w ogóle pecha, bo już bym mógł mieć w tym sezonie dwie piękne bramki, takie naprawdę piękne, no ale tam zawsze jakoś minimalnie brakowało przy tych jakichś strzałach z dystansu, a to jest naprawdę, no, dobrze wygląda w tym sezonie ten piłkarz. O, nawet zeszły miał świetny, wiosną to był jeden z najlepszych piłkarzy ligi. Tomasiewicz tak. Po prostu jest fantastycznym zawodnikiem. Niech mu się wiedzie jak najlepiej. Zresztą jeszcze dwa sezony wcześniej dobrze wyglądał, no przecież w Stali Mielec też grał dobrze, nie? Z tego co patrzę, tutaj 8 bramek w sezonie, więc doceniajmy Tomasiewiczów. Był kiedyś inny Tomasiewicz, chyba w Legii grał. Pamiętam go z FM-a. To był ten sam Grzegorz Tomasiewicz właśnie. No, to był ten sam Grzegorz Tomasiewicz, tylko że przed liftingiem. Tak. No, boli Ali, wytrzymam, pisze jeszcze, oglądam z opóźnieniem, w Szczecinie strzał z dużego palca, nazywamy jedną z prezesa. Także takie są jeszcze. Cieszę się, że Piast Gliwice wywołuje w nas tak duże emocje. No wygrał mecz i wygrał zasłużenie. Gratulacje. Znaczy, chyba tyle. No ja bym tylko dodał, że Piast Gliwice, nie, przecież on miał najwyższe XG w Ekstraklasie i to przed meczem tak, z Widzewem, tak. Więc ja tylko widzę u nich jeden zasadniczy problem, że jak oni zagrają z inną obroną niż obrona Widzewa, czy tam Beniaminka, to może być problem z tym wykończeniem, jak masz Jorge Felixa na szpicy, tak? No jakby tam ten brak napastnika tak bije po oczach, że aż boli. I Piaście Gliwice, ja wiem, że ten problem to ma połowa ligi, że nie macie napastnika, ale no że już nawet nie macie takiego napastnika, który na papierze jest napastnikiem. To nawet nie chodzi o to, że umie grać w piłkę nożną, tylko że jak przychodził jako transfer, to miał wpisane forward w statystykach, tylko no, gracie Felixem, który no, napastnikiem nie jest, powiedzmy sobie szczerze. No nie jest, nigdy nie był, zawsze grał głębiej, był pomocnikiem w najlepszym wypadku. Po prostu Piast gra bez napastnika i tyle. Stal Korona, 2-3, 5 bramek. Już Dziekoński. Nic nie wiedzieli o Piaście, ale jesteśmy okrutni dla tego klubu. Tak, jesteśmy okrutni, to prawda. Ale tak jak napisałem na pasku, myślę, że powinniśmy im więcej, większą sympatią ich darzyć, gdyż jest to najbardziej średni klub w lidze. Oni chyba mają najwięcej punktów zdobytych w tym roku w Ekstraklasie. Zaraz to sprawdzę.
Już chyba nie. Ale mają na pewno najwięcej remisów w lidze i mają jako jedyni bilans bramkowy im wchodzi na zero i ogólnie są bardzo średni. Średnio wszystkich obchodzą, średnio się te mecze oglądają przeważnie. Tak więc bardzo ich lubimy. Piast spadł na czwarte miejsce rzeczywiście, jeśli chodzi o tabelę całego roku. Nie no, z napastnikiem to byłaby naprawdę mocna drużyna, ale Stal Korona. Najbardziej jestem rozczarowany Bartkiem Kwietniem, bo Bartek Kwiecień pojawił się na boisku i nie zrobił żółtej kartki. To jest skandal. No ja troszkę za mało czasu chyba na to. Ale no faktycznie spadek formy widoczny. No ale jak jesteś Bartkiem Kwietniem, Bartek Kwiecień musisz... w dobrej formie zdążył komuś przynajmniej, nie wiem, wybić palec. Tak. Zgadzam się zdecydowanie, że Bartek Kwietniak, no nie, to jest dziwne. Ja myślałem, że on jest tak, że jest zmiana i od razu jak on spadnie na boisku, to jest żółta kartka. Tak. Także to nie wiem, jak to też sędziowie interpretują. No zaspali, kontrowersja sędziowska. Powinni tak. Się sędziowie wytłumaczyć z niedania żółtej kartki Bartkowi Kwietniowi. Tak, no właśnie, no ale oczywiście co, pan Kanał Plus zrobił łączenie ze studiem? Sędziami spotkania i brakiem żółtej kartki dla Bartka Kwietnia? Oczywiście, że nie. Podwójne standardy po raz kolejny. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że koncepcja Mietka odpaliła a propos... No tak, no dzisiaj jest, trzeba przyznać. Twój dzień Mietek, korona udowadnia, Radomek nie udowadnia. Nie no, ja chciałem, żebyście wy się wypowiedzieli. Co Mietek? No ja mówiłem, że korona zacznie grać i to dopiero początek, nie? Spokojnie. Oni musieli po prostu wykalibrować celownik, ale to jest niezła drużyna, no. Spadek im nie będzie groził w tym sezonie. W ogóle pozbawiasz nas nadziei na ciekawą ligę, no. Ja przypomnę, że to dopiero drugie zwycięstwo Korony w tym sezonie, pierwsze wyjazdowe. I mają 9 goli. Ruch i Puszcza mają więcej bramek, więc wciąż dużo pracy przed Koroną, ale tak. I nawet w tym meczu Stal 23 strzały, tak? Więc no, Korona była po prostu bardzo, bardzo skuteczna. W sumie nie spodziewałem się aż takiej skuteczności po Koronie Kielce, czyli drużynie, która wychodzi z sikawką na atak. No trochę właśnie odwróciła rolę Korona w tym meczu, że często było tak właśnie jak chociażby z Górnikiem, że to oni przeważali na końcu, czy tam nawet z UKS-em chyba też było podobnie, że przeważali, ale na końcu się okazało, że to przeciwnik strzelił więcej bramek. Uznali, że może jednak musimy trochę zmienić podejście i... No ja wiedziałem, że z matematycznego punktu widzenia oni muszą zacząć strzelać te bramki, bo za dużo było takich meczów, w których oni mieli bardzo mało bramek strzelonych, a podejrzewam, że gdyby sprawdzić XG z tych ich meczów poprzednich, to jakiś taki współczynnik XG do strzelonych bramek byłby najbardziej rozchwiany z wszystkich drużyn w Ekstraklasie, jakbym tak miał obstawiać. Tak spokojnie, ja się cieszę, że tam Kamil Kuzera to jest człowiek, który ma stalowe nerwy. On też pewnie wiedział, że po prostu trzeba poczekać i... Kamil Kuzera ma ten komin i to jest w Ja jeszcze, jeżeli chodzi o Koronę Kielce, to bardzo mnie cieszy przełamanie Łukasza Gerstensteina, który dał asystę w tym meczu. Szkoda, że będzie grał tylko w dwóch meczach Korony w tym sezonie, ale no to są już jeden z asystą, to może w drugim asysta i bramka będzie. To dla Korony też dużo. Zielony Ostryga mi zadał pytanie. Mietku, Korona nie spadnie, ma tyle samo punktów, co Puszcza. Co ma Korona, czego nie ma Puszcza, że Puszcza spadnie? Piłkarzy ma lepszych przede wszystkim Korona. I Puszcza zrobiła bardzo dobre wrażenie na początku sezonu. Trochę punktów zdobyła, nawet trochę więcej niż by się człowiek spodziewał, że zdobędzie. I ja ogólnie bardzo szanuję Puszczę. I życzę im, żeby ten sezon był dla nich takim miłym wspomnieniem, ale wydaje mi się, że na długim dystansie po prostu Korona ma lepszych piłkarzy, ma lepszą drużynę i będzie ta różnica widoczna w punktach coraz bardziej i przypadek będzie coraz bardziej w tym wszystkim, coraz mniejszą rolę odgrywał. Ja chciałem powiedzieć tylko, że trzeba docenić bardzo to zwycięstwo Korony, bo Stal Mielec naprawdę, to jest pierwsza porażka Stali Mielec u siebie za Kieresią, a Kieres już dość długo tam prowadzi, w Mielcu Stal była naprawdę bardzo, bardzo mocna i w tym meczu też pokazała, że
mecze u siebie gra na swoich zasadach. I mimo to Korona dała radę wygrać. Duży sukces. Ja chciałem też wyprostować trochę bardzo jedno kontrowersyjne zdanie Mietka, bo powiedział to prosto z mostu i wszyscy to słyszeli. Korona ma piłkarzy. No, Korona na ławce miała 6 zawodników, z tego jeden to bramkarz, a drugi to Bartek Kwieczyń. Także powiedzenie, że Korona ma piłkarzy, to dużo. To nie wiem, czy bym się podpisał pod tym stwierdzeniem, że Korona ma piłkarzy, ale all right. Po prostu Kamil Kuzera jest mądrym trenerem i on sobie siadł przed tym meczem, zastanowił się i pomyślał, no będę potrzebował tylko tych. Po co mam ciągnąć do Mielca ludzi, których nie będę potrzebował? My sobie poradzimy tutaj na spokojnie w 17. Tak więc jedziemy chłopaki resztę. Ja może było tak, że po prostu przy rezerwacji busika kierownik drużyny się popieprzył i zamiast tego dużego wziął takiego mniejszego i tak mówi, słuchaj, no Kamil, dzisiaj 17 możesz zabrać, bo mi się akurat w diesel lub benzyna skończyła i no ja nie dowiozę tych nawet 3, jakbyś chciał, także masz 17 i szalej do woli. No tak. To po prostu, no, co ci mam powiedzieć, Jurku? No wystarczyło. Wygrali bardzo przekonująco. Ta bramka na 3-2, szkoda, że padła, bo 3-1 brzmiało jeszcze lepiej. No ta bramka na 3-2 już taki trochę brak koncentracji. Nawet lekki błąd popełnił Dziekoński, który w całym meczu bronił bardzo dobrze. Ja się cieszę. Panowie, ja się cieszę, bo Korona jest spoko. Lubię Czyżyckiego, lubię Nono. No i Dziekoński rzeczywiście się broni tutaj. Znowu uchylam kapelusza. Jest ważna informacja w temacie Bartka Kwietnia. W meczu z rezerwami Jagiellonii Białystok, czyli w Pucharze Polski, Bartek Kwiecień 90 minut, żółta kartka w 16 minucie. Dobrze. O, tak, to się jest tak się gra. Co do Xaviera Dziekońskiego, to ja się chylę czapkę przed twoim nosem, Mietek, do bramkarzy, bo powiedziałeś to już wcześniej, że z Dziekońskiego będzie Grajcar, także tutaj zdejmuję kapelusz, kłaniam się nisko. Dobry jest. No a tak, nie, no dobrze. To jest bramkarz, który spokojnie by w niejednym klubie ekstraklasy się tam odnalazł. Co do całej Korony, no okej, fajnie, że mają jakieś światełko w tunelu. Ich największym światełkiem są jeszcze właśnie 3 Beniaminków. A co do reszty, no to zobaczymy. No bo to zwycięstwo jest przekonujące, bo pokonać Stal Mielec na ich stadionie to nie jest łatwa sztuka i to jest duże osiągnięcie, ale zastanawiam się, czy będą potrafili utrzymać taką regularność, a przez regularność mówię, że na przykład wygrają 2 mecze pod rząd. Ja nie od Korony Kielce nie oczekuję niczego więcej, że będą mieli jakieś rozpędzone serie po 7 spotkań, ale czy na przykład 2 mecze będą stali nie puknąć. Wydaje mi się, że istnieje taka szansa, gdyż tak jak mówiłem, teraz zacznie się dobra seria Korony Kielce, a ostatnio to, co mówię, to się sprawdza, więc... Więc czas, żeby się to odwróciło. Terminarz nie jest zły, nie? Mają Wartę u siebie, Radomiak na wyjeździe, Puszczę u siebie. Takie mają 13. No to bardzo dobry jest, bym powiedział. Więc tu jest naprawdę potencjał na zrobienie no, takich 7 punktów spokojnie. Ja no, ale pamiętaj, tak, że Radomiak już nowym trenerem będzie, więc tak. Efekt nowej nazwy. Dlatego mówię 7, a nie 9. No. Ja powiem tak, Marcos Godinho grał w tym meczu z gorączką. Walczył dzielnie do końca, tak powiedział Kamil Kuzera. I bardzo fajnie, że jest taki duch waleczności w zespole, ale z drugiej strony fajnie mieć też na tyle szeroką kadrę, żeby żaden zawodnik z gorączką nie musiał wychodzić na boisko. Znaczy, fajny jest duch waleczności w Koronie, ale również fajne jest posiadanie piłkarzy, bo to też w klubie piłkarskim się przydaje, że warto mieć piłkarzy, a nie tylko na przykład same piłki albo koszulki. Ja chciałem zapytać, czemu Czad rozmawia o wodach mineralnych? Czy to przez to, że ja piję wodę mineralną? Czad po prostu tak naprawdę prowadzi swoje własne dyskusje, o wiele ciekawsze niż te, które prowadzimy my i bardzo to szanuję. Nie wiem, czy wiesz, Mieciu, ale jest to blisko. Wiecie, ile kalorii ma moja woda? No. Nie wiecie? Nie. Nie wiemy. Nie ma w ogóle. Woda nie ma kalorii. No. Nie wiedzieliście? No. Ja mam jakąś słodką wodę, to nawet nie będę się chwalił, bo moja będzie miała. Woda nie ma kalorii. Nie da się najeść wodą. Taka ciekawostka.
Chyba, że tą wodą jest ekstraklasa. To jest taka woda, która syci. Nadal musisz coś zjeść wtedy. Na początku programu ustaliliśmy, że woda ekstraklasa to jest inna woda niż zwykła woda. Tak, to jest woda z uranem. Jeżeli uran syci, to jest z uranem. Syci strasznie. Uran ma ileś tam milionów kalorii w iluś tam gramach. A to zjesz raz i na całe życie masz święty spokój. Bardzo fajnie. No to jest prawda, no bo zjesz i już na pewno jak zjesz, to już nic więcej nie zjesz w życiu. Nie? To już, tak. Więc to się zgadza. Dlaczego za pomocą uranu nie jest rozwiązany problem głodu na świecie? Ja nadal w takim razie nie rozumiem. Mógłby zostać. Gdyby tak mocno zadziałać uranem, to nie byłoby głodu na świecie. Nie byłoby też w ogóle wielu rzeczy, ale tak, to byłoby jakieś rozwiązanie. Problem głodu na pewno zostałby rozwiązany. Tylko tak duże ilości tego uranu były potrzebne. No. Dobra, mam kontrowersyjną tezę, ale nie będę jej wypowiadał. Kończymy z uranem w takim układzie i co? Chyba kończymy powoli nasz szalony program. Chyba, że macie, drodzy, jeszcze jakieś wolne wnioski, jakieś dyskusje, które musimy otworzyć, ekstraklasowe lub nie ekstraklasowe. Wiecie co? A teraz jak będzie smyk, to się będziemy wymieniać, czy jak to będzie działać? Nie, dlaczego? Smyk będzie robił swoje rzeczy. Jak będzie chciał kiedyś odwiedzić uniwersum ekstraklasy, to zapraszamy, ale Damian przychodzi robić różne rzeczy, a nie tylko YouTube'a. Przychodzi dużo pisać też. Będzie miał program o MMA. Zgłosił taki program o drzewach liściastych. I co tydzień będzie robił program o drzewach liściastych. Takie znane drzewa liściaste, mniej znane. I myślę, że w to pójdziemy. Także myślę, że Damian jest dużym ekspertem do spraw drzew liściastych i to będzie hit internet. A ja jeszcze mam pytanie, panowie, bardzo ważne. Ja od razu mówię, że jeszcze nie, ale mam plan na jutro. Czy już nowy Znachor wjechał? Ja oglądałem. O, no, jak? No to powiedz coś. No jest to inny film niż ten stary Znachor i dobrze, bo jak chcesz obejrzeć starego Znachora, to oglądasz starego Znachora, a ten jest nowy, jest dużo nowy. Niektórych oburzą, bo Znachor ma na przykład kobitkę zamiast tam, nie, ja tylko żyję medycyną i tęsknotą za swoim życiem, tylko normalnie. Ale powiedz mi, że nie ma sceny seksu w tym filmie. No oczywiście, że jest scena seksu. Jest scena seksu w Znachorze, tak. Znachor jest scena miłości, Antoni Kosiba uprawia miłość ze swoją kobietą, także jest scena seksu. Nie jest to oczywiście, jest to film, który obejrzałem raz i uważam, że spoko, drugi raz nie muszę go oglądać, a starego Znachora obejrzę przy każdych świętach. A kto gra Piotra Frączewskiego? Właśnie nie ma Piotra Frączewskiego, bo to jest najbardziej kontrowersyjna decyzja. Z tego gościa, który był Piotrem Frączewskim, uczynili głównego złego, który chce zabić i zniszczyć i w ogóle, i to jest dla mnie najgorsze. Coś nie mogli zrobić po prostu nowego filmu, także po prostu robimy nowy film i on będzie miał inną fabułę i będzie inny i damy mu inny tytuł. Co wy na to? Nie, a ten film nie jest zły. On nie jest. Ale on ma coś wspólnego z tamtym? No tak. Z tego, co opowiadasz, to nie bardzo. No ma różne nowe rzeczy, ale no nie jest. Jest świetne zdjęcia, świetna scenografia. Niektóre nowe wątki też są spoko. Ta kobitka, ten romans z Kosiby z tą swoją kobietą jest naprawdę udany. Jest takim plusem. Zastanawiam się, a dlaczego on nie miał mieć kobiet? Dlaczego on chodzi? Dlaczego nie? O co chodzi? I no bo jest naznaczony. W sensie tam... Mogli zrobić film o wiejskiej babie na przykład teraz. Garfield IRL pisze, oglądałem już, ale spoilery lecą okropne. To prawda, już nie daję więcej spoilerów. Ja uważam, że można obejrzeć, ale nie trzeba. A jeszcze jedna rzecz, słyszałem, że mają robić reboot Miodowych Lat. Słyszeliście o tym? Ale reboot? Czy mają po prostu Miodowe Lata 2045 zrobić? W sensie mają zagrać tam, znaczy było, że... Plotka to była, że Cezary Żak i Barcić, więc no to nie byłby reboot, to byłoby... Nie, no reboot, remake to by było, że zrobią na nowo, a reboot chyba, że wznawiają tak jakby, to nie jest tak? Okej, nie wiem. Ale boję się. Słowa reboot, a nie remake. Możliwe, obejrzę, że się ale boję się tak. Ale że ma być, jakby mają wrócić do tego. Ale też jest ciekawe, bo oni kiedyś, pamiętam, zrobili taką drugą część Miodowych Lat, nie? Że oni już nie byli w tym
No tak. No i to już było takie totalnie, to straciło, bo ten taki teatralny klimat tego serialu dużo dawał, nie? Że tam nie, ale tam był fatalny scenariusz tego drugiego, wiesz, bo oni, pamiętaj, bazowali też na klasycznych odcinkach z Ameryki, bo to jest amerykański sitcom de facto, zaadaptowany tak. Polskich realiów, a oni tam próbowali napisać coś swojego i to było po prostu przerażająco słabe. No ale też było siłą to ten taki teatralny, sitcomowy plan, nie? Że tam praktycznie tak. 99% się dzieje w jednym praktycznie pokoju tylko, tam nawet nie widziałeś innych pokojów. To było, co dawało dużo temu serialowi. Miodowe lata zdementowane, pisze w teamy z gry. Chyba tak, nie ja też czytałem, że Barciś i Żak powiedzieli, że absolutnie no way. Jakiś fejka puścił. No tak, ale szczerze mówiąc ja bym totalnie... Ale tylko pod względem tego, żeby zobaczyć szczyt żenady, obejrzał remake Miodowych Lat, gdzie Karolem byłby na przykład Tomasz Karolak, a Norkiem, kto mógł być Norkiem? Sebastian Fabiański. O, tak, to by było super. A Julia Wieniawa, ja nawet nie wiem, czy ona jest aktorką, ale wiem, że jest sławna, byłaby jedną z kobiet, obojętnie którą. Słuchajcie, ale ktoś polecił natomiast Morowe Lata i jest to interesująca produkcja. Pierwsza scena to jest Norek, to chyba nie były zwykłe kotleciki. Artuś Barciś ma czworo czerwonych oczu. Serdecznie polecam. Wygląda to interesująco. O Jezus, to jest straszne. O nie. Skąd wziąłeś te paszteciki? Z kanałów, Karol. Ej, mam ciekawostkę od Piotra Kamieńskiego z Twittera. Wiecie, ile w stosunku do przychodów Śląsk-Wrocław wydaje na pensję? No. 97%. Bang. Tak. Także tak się buduje kluby przez miasto. To jest a tutaj też trener Magiera pracuje za darmo. Trener Magiera codziennie przychodzi i wkłada do kasy 50 zł dziękczynieniu, że może pracować w takim klubie. Tak. Dobrze. Lukban, skończyło się jak Alina zaczęła grać inna aktorka, potwierdzam. Odkąd nie było Aliny, nie było Miodowych Lat, a teraz nie będzie już naszego programu, ponieważ on się skończył. Sponsorem kanału jest Superbet. Jest specjalny bonus 600 PLN za wygrany zakład na dowolny mecz drugiej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów plus 50 zł za super przewagę. Rejestrujecie się z kodem SUPERGOL. Jest cała jak grać, jak to zrobić w opisie programu. Pamiętajcie, grać odpowiedzialnie. Zgadzam się. Dzięki, byliśmy z wami, my i wy byliście z nami. Bardzo nam było miło, że postanowiliście zmarnować jakiś fragment swojego życia w naszym towarzystwie. Cześć.